BCH. Zostawiamy w domu ego BCH i gramy na całego BCH. Nie zapomnijmy tego, basket dla każdego. BCH, w domu zostaw ego BCH, zagraj na całego. Dzień dobry, strefa Hanasa się kłania. Dzisiaj fantastyczni goście, Jacek Krzykał oraz Maciej Zieliński. Jeszcze ich nie widzicie, ale zaraz to na pewno zobaczycie. Są w pełnym uderzeniu. Nie powiem w czym mocniejszym, ale oczywiście to Gaminate, nasz sponsor. Tak to wszystko działa. Obóz w Jakuszycach. Mały update, małe poprawki. Dwa turnusy będą jednak. Osoby z drugiego turnusu przeszły na pierwszy, więc w zasadzie w pierwszym nie ma miejsc. W trzecim, na tym drugim turnusie, czyli tym pierwotnie trzecim, nie rozumiem, o co chodzi. Połowa miejsc, czyli tak jeszcze z 5-6 miejsc zostało. Można przyjeżdżać, koszykówka, dziewczyny tańczą, ale z naszymi instruktorkami, oczywiście moja żona i Dorota ogarną je, jak kobiety zadowolone. To pełen sukces. Panowie grają w basket, wieczorem piąta jednostka treningowa, uzupełnianie elektrolitów, ale to nieoficjalnie. Wiktor Grudziński w Stargardzie, uwaga, odpala z Michałem Trypuciem swoją lokalizację. Też po chwilę pogadamy z trenerami Maćkiem i Jackiem, jak to jest, jak to wygląda. Także Wiktor Grudziński zaprasza na dzień otwarty 17 kwietnia o godzinie 20. Tutaj może przyjść każdy, a potem jest tylko 16 miejsc. Także sprawdzajcie, co się u nas dzieje. Witam serdecznie. Ale to was za bardzo aż widać. Tutaj. Witam serdecznie. Ja i Lipa jesteśmy tutaj. Kamil, jesteśmy. Ten... Kamil, ja nie... Kamil biega spocony, chociaż chyba ja rowerem. To też nie było łatwo, ale jesteśmy. No takie przygody mam nadzieję, że nas słychać. Oczywiście w postprodukcji na sekundę się pojawiacie, no bo tutaj Lipa przyszedł i pozamiatał. Jacek Krzykała, Maciej Zieliński. Prezenty, kapitanie, dla ciebie. Uzupełnienie elektrolity. Ty masz współpracę z Gaminatem, ale Jacek, ogromna puszka dla ciebie. Zacznij współpracę. Zobacz, jaka waga tego jest. Patrz, zobacz. Tutaj. Nie wiem, czemu ta kamera nie wywaliła, ale... Dzisiaj w taki twój pomysł, czy nie? Nie, powiedzieli, że to wyliczyli, samo im wyszło, ale nie, to jest znak. To jest. Dzisiaj w takiej konfiguracji wesoło będzie, bo fajni goście. BCH, projekt, jesteście trenerami. O co tutaj chodzi? Powiedzcie, zachęćcie te osoby, na przykład, co oglądają w Stargardzie. Jaki to jest plan, jaki cel tych zajęć, Jacek? No cóż, no cel, każdy, kto tu się gdzieś tam przychodzi, to myśli, że to jest gierka na zasadzie tam 3x3, 4x4, to jest w błędzie. Tutaj gdzieś tam ja wychodzę z założenia, że trzeba się gdzieś tam pobawić. Oczywiście to są jakieś tam luźne formy i tak dalej, ale próbujemy przemycić pewne rzeczy związane gdzieś tam z koszykówką, w jaki sposób żeśmy funkcjonowali. Przede wszystkim trzeba też się zmęczyć. To nie jest tak, że tutaj gdzieś tam jest pełna fajka i nic się nie dzieje, tylko generalnie gdzieś tam jest obiegania i linie, jakieś tam kary i tak dalej, i tak dalej. I pewne rzeczy takie, które gdzieś tam ze swojej kariery i koszykarskiej, trenerskiej i ze swojego doświadczenia staramy się pokazać. Nie ma żadnych pick-and-rolli na początku, nie ma żadnych handoffów, nie ma żadnego, chodzi gdzieś tam, żeby się gdzieś tam umieć poruszać, nie przeszkadzać sobie i taką grę gdzieś tam na początku. Oczywiście mam nadzieję, że pewne rzeczy będziemy z biegiem czasu wprowadzać, ale fajna akcja, fajna inicjatywa, także Stargard, trzymamy kciuki. No to może być spore zainteresowanie, no bo to środowisko koszykarskie, z kolei ty, kapitanie, taki masz styl trochę retro, siedemnastki, rozumiesz, na rozgrzewkę. Na dzień dobry, siedemnastki. Ja to jakieś pomówienia są, panie. Miły i sympatyczny jestem, ale... Widziałem ostatnio, jak chciałeś gościa wyprostować, żeby nie było faulu, nie? Wiesz, nie, co było? No to... zrobił to od razu. Jaki faul? Z kolanka poszło? Nie, to jakieś pomówienia są. Nie przyjdziesz więcej na trening. Nie, no to tak jak Lipa mówi, no to wiesz, to chcemy też pokazać tą koszykówkę trochę, jak to wyglądało od naszej strony. No, to nie jest to po prostu tak, jak mówisz, że rzucamy piłkę i róbcie sobie, co chcecie, tylko robimy ćwiczenia, zajęcia, tak jak to, no wiadomo, na trochę mniejszym natężeniu, ale staramy, chociaż ci, którzy trenują, i za to bardzo się cieszę i też im chwała, bo oni chcą próbować tak jak my to robiliśmy, tak? Czyli jak są siedemnastki w minutę, to wszyscy chcą walić w minutę. No wiadomo, że jest to inaczej, ale pokazujemy też tą inną stronę koszykówki,
tą taką ciężką, trochę mroczną czasami, bo zmęczenie musi być, trzeba, wiesz, to płuca przewentylować. Ale też jest zabawa i też ma być zabawa, to ma być fun i tak jak mówisz, no czasami wiadomo, emocje ponoszą, my lubimy emocje w baskecie, ale to też trzeba kontrolować, żeby nie było jakichś głupich fali i kontuzji. W waszych lokalizacjach są po trzy miejsca, mi się tak wydaje. Także jeżeli chcecie jeszcze do połowy czerwca ćwiczymy, złapać kontakt z Maćkiem czy z Jackiem, to piszcie trening małpa basket Hanasa. trening.baskethanasa@gmail.com. Tam możecie się zapisać. Mi się najbardziej podoba ta jednak trening treningiem, super, to jest ważne, ale społeczność. Ci no ludzie właśnie, się zaprzyjaźnili, prawda? No właśnie to chciałem gdzieś tam powiedzieć, że jedna rzecz to są gdzieś tam te rzeczy, powiedzmy, związane z parkietem, z piłką, z koszykówką, ale ja mam też, jakby powiem tutaj na swoim podwórku, chłopaki przychodzą, pytają się, jak było, a co sądzisz o tym. Widać, że tutaj to społeczność, tak jak mówisz, to tym żyje, tak? I jest grupa na WhatsAppie, dużo tam rzeczy fajny gdzieś tam sobie na różne tematy. Nudesy sobie wysyłacie? może nie aż tak, że... Jeszcze, ale związane z basketem tylko. Nudesów nie wysyłamy, chociaż na grupie Długo NC dwie dziewczyny. Trzy dziewczyny. Także kurde, rozwijamy się. Masz osobną jednostkę, tak? Tak, no ale fajnie, że są też dziewczyny, także dziewczyny czy panie też zapraszamy. Raz jak się spięły, słuchaj, to myślałem, że rzeźnia będzie, nie? Szarpanie za włosy i tak dalej. Jak to kobiety. Witamy wszystkich kibiców, jeżeli jesteście z nami, naciśnijcie łapkę w górę. Sporo się działo, bo to ciekawa była kolejka i te kolejki świąteczne, mnóstwo się działo. My sobie porozmawiamy, komu tu tak brzęczy, kapitanie? Właśnie dostałeś się do... Nie wiem. Sprawdź, no, może teraz powiemy oficjalnie, czy dostałeś się do Rady się Miasta. Pytają, a ja jeszcze nie wiem, no, jechałem rowerem. Ja przepraszam z kolei za te jakieś... Będę wiedział, to dam znać. Robiłem testy, wszystko było ok, natomiast uratowałem sytuację jednym machnięciem. Tutaj jesteśmy na dużym zbliżeniu. To co, będziemy jechać powoli. Najważniejsza część sezonu, trzy kolejki, tak jak na zdjęciu, na miniaturce do YouTube'a. Pierwszy mecz Dziki, Warszawa kontra Zastal. Dziki przegrywają 61-74. Jacek, takie mam do was też pytanie, zanim pogadamy o meczu. Moim zdaniem Dziki są w momencie takim, że dobrze zaczęli sezon. Trener Szablowski zrobił świetną robotę z tym zestawem, który ma. I mieli komfort wielu meczów, żeby wejść do tych playoffów. Playoffy były realne, ale co się dzieje w głowie zawodników? No gdy, mam nadzieję, że się nie obrażą, nie są gwiazdami ligi, że nie są w stanie tego przepchnąć na turbo umiejętnościach, a tu głowa nagle siada. A jakoś tam wygramy te 2-3 mecze. Jak to jest istotne? Wiesz co, dla mnie największą gwiazdą tego zespołu to jest trener Szablowski, bez dwóch zdań. To, co on osiągnął gdzieś, jeśli chodzi o wynik, to czapki z głów. Myślę, że tak jak powiedziałeś, tutaj ta część pierwsza sezonu, kiedy oni byli trochę anonimowi dla wielu zespołów, trzeba też zaznaczyć, że grają praktycznie polskim zestawem, który wykonał awans tutaj do ekstraklasy. No i duża siła tutaj jest graczy tych obcokrajowców. Jeśli tam jakieś tam jedno, drugie, trzy ogniwa nie zaskoczą, więc jeśli chodzi o zwycięstwa, to już będzie problem. No na pewno jakiś tam mały kryzys mają w tym danym momencie. Mogli powalczyć tutaj o playoff, oczywiście im nie zabieramy tutaj, bo jeszcze teoretycznie szanse mają, ale są w dosyć trudnej sytuacji. I cóż, mają specyficzny, można powiedzieć, system grania, ja bym powiedział. Nawet to w ostatnim meczu się gdzieś tam uwidoczniło. Oni nie idą na taką wymianę w tych spotkaniach. Ten Szablowski gra raczej taki slow motion, bym powiedział, czyli gdzieś tam mniejsza ilość wykonywanych akcji rzutowo, mówię w tym kontekście tych przygotowywania, tych akcji taktycznych, zanim się ta kluczowa akcja zawiąże, to troszeczkę to wszystko trwa, nie ma oddawana rzuty w 5-6 sekundzie, więc tutaj tam ma mniejsza ilość posiadań, mniejsza ilość wykonywanych rzutów. I to się przekładało gdzieś tam w tej pierwszej fazie, że to no, zatrybiło, można powiedzieć, było dużo też niespodzianek i tak dalej. I fajnie to wyglądało. No coś się gdzieś tam zacięło, w każdym drużynie gdzieś tam przychodzi taki moment. Jeden, drugi, trzeci obcokrajowiec troszeczkę gorzej gra i nie ma kogoś innego, który by zastąpił ich właśnie tutaj. I to jest chyba ten problem, tak mi się wydaje. Kapitanie, co byś powiedział o Dzikach Warszawa w tym sezonie? No Dziki, no tak jak też jak Lipa powiedział, no to też jest taki z jednej strony przywilej, a z drugiej strony takie przekleństwo Beniaminka, nie? Że na początku sezonu tak naprawdę nikt nie wie, co zaprezentujesz, jak będziesz grał, jak to wszystko będzie wyglądało. Jest pewien taki element zaskoczenia.
Później już zespoły bardziej się, tym bardziej, że Dziki wygrywały, ten początek miały bardzo dobry, więc zespoły zaczęły się jakoś tak bardziej poważnie przygotowywać i scouting robić, przynajmniej tak mi się wydaje. I znają już tą drużynę i kiedy doszło do już takich, wiesz, też muszą się tego nauczyć, że sezon trwa długo i przed playoffami, jeżeli nie jesteś pewien, że już masz te playoffy, no to ta gra jest naprawdę bardzo już poważna i zespoły poważnie do tego podchodzą. I walczą i tutaj muszą trochę chyba płacą takie też frycowe, no wiadomo, trener nie jest jakimś tam nowicjuszem, ale jako zespół też muszą poznać to, że trzeba przygotowywać się, nie jesteś w stanie trzymać, wiesz, takiej topowej, wysokiej formy przez cały sezon. Chyba. Chyba, że jesteś Czarnym i Słupsk w pierwszym sezonie, to był taki wyjątek. Nam się też raz udało, ale... Jak to? że trzymać. To przypadek, no ale... Ale wiesz, no zawsze to musisz jakieś te mikrocykle dopasować do tego, nie? I tutaj zespoły, które walczą o playoffy, muszą tak dopasować, żeby ten top wypadł przed playoffami, a tutaj jest trochę taki dołek. No porażka ze Stelmetem dla mnie była dużym zaskoczeniem, no ale tak to już jest. No bo rozmawiałem z trenerem Szablowskim i mówił, że nie ma. Oczywiście jak to trener po porażce sam powiesz, nie mógł spać, zastanawiał się dlaczego i tak dalej. Dyskutowaliśmy, że po prostu wpadli w taki dołek, że może trochę pewność siebie ich zgubiła, bo gra teraz, jak nie masz noża na gardle, to grasz z drużynami takimi jak Zastel, które muszą wygrać. A poza tym miał bardzo ciężki termin nasz, bo miał wcześniej Szczecin, Włocławek, z tego co pamiętam, Śląsk przyjechał, także no miał trudny terminarz, zbiegło się to z tymi porażkami, tu liczył na... Jakby wygrał za Stalem, to jeszcze miał tak, wyjazd Arka, wyjazd Słupsk, w domu Spójnia. No, też trudne mecze, więc chyba w zasadzie można powiedzieć, że są poza playoffami realnie. No tak się wydaje, ale mówię, no matematycznie w ogóle generalnie, jak się gdzieś tam tą tabelę prześledzi na dzień dzisiejszy, bo trzeba pamiętać, że dzisiaj, nie przepraszam, jutro jest zakończenie tej kolejki, bo Śląsk z Legią zakończył tą kolejkę, no to tam od tego miejsca piątego do dziesiątego, no to jest dosyć ciasno, tak? Trzeba byłoby każdą drużynę gdzieś tam prześwietlać pod kątem terminarza, bawić się, z kim mogą wygrać, czy lepszy terminarz, czy słabszy i tak dalej. Więc jest bardzo, bardzo, bardzo ciekawie. Aczkolwiek, no mówię, Dziki sobie bardzo utrudnił tą porażką, no bo jeszcze faktycznie jakby wygrali, no to ta byłaby proporcja 14-13, no to jest automatycznie tam koło 7-8 miejsca i wiadomo, że też morale w takim zespole są przed tymi kończącymi drugą rundę meczami, to są zupełnie inne. 5 porażek z rzędu, ostatni mecz wygrali 1 marca w Gliwicach, to mowa o Dzikach Warszawa. Ktoś ci się podobał w tym sezonie, w taką osobę, którą byś wyróżnił, że cię zaskoczyła na tym poziomie? No na pewno tą gwiazdą tego zespołu, no to jest Green, tak? Z tego co kojarzę, tak? Dobrze mówię? Tak. Ten zawodnik, który gdzieś tam ciągnął i... Zielony, wiadomo. Także on tutaj robił i ten Amerykanin biały też miał fajną część sezonu, aczkolwiek teraz gdzieś tam spadł w dołek i ta forma była troszkę mniejsza. Bardzo mi się podobał tutaj, pamiętam jak byłem na meczu we Wrocławiu, Śląsk Dziki widziałem, no to fajną robotę robił. Zastal Zielona Góra, przejdźmy do tej ekipy, wygrywa spotkanie, jest ogromny krok zrobił do utrzymania, przegrali z Arką Gdynia. Co byś powiedział o Zielonej Górze? Czy twoim zdaniem się utrzymają, mają nawet u siebie Czarnych? 2 wyjazdy, Spójnia, Stal. W zasadzie po tej porażce Łańcuta są bardzo blisko, no ale muszą jeszcze tak najlepiej coś wygrać. No wiesz, no, czy się utrzymają? Dobrze by było, no bo ośrodek i kibice, wiadomo jak to wygląda w Zielonej Górze. Ale no jak to będzie, zobaczymy, no tak jak mówisz, no muszą wygrywać, możemy tutaj sobie... Wiesz, dywagować, ale no pokazali z Dzikami, że mogą wygrywać, tak? Także nie jest to taka drużyna, która już się poddała, ale walczą o to, mają nóż na gardle, ale no, tak jak mówisz, no Łańcut też zrobił duży krok do tego, żeby jednak spaść, więc tutaj może się uda. Trener powiedział, teraz też zanim ty też powiesz, trener powiedział za Stalu, że nie wie skąd jest ten brak takiej, nie wiem, taka zmiana, że z Arką nic nie mogli obronić, bo to źle to wyglądało, a z kolei tutaj wychodzą skoncentrowani i chcą wygrać. O. Tego nie chcemy oglądać. Co tu? Wyłącz czujniki, kurwa, przeciwpożarowe, panie. Co mnie to ten, kurde, wyskakuje, ten brązowy, zielony, brązowy. Że
koncentracja, jesteś w hotelu, czy to jest istotne, czy jak z waszej perspektywy, jak was koszarowano w meczach domowych, to lepiej było, czy nie? Czy bo w domu są rozpraszacze różne, jak masz małe dzieci i tak dalej, to dużo rzeczy się dzieje. Znaczy ja pamiętam, jak przyjechał trener Urlep do nas i pierwsze takie zdziwienie było, jedziemy tutaj jakieś play-offy, we Wrocławiu mówię, nie, wyjazdowe mecze, i gdzieś tam jedziemy i nas koszarują. Na początku były duże oczy, dlaczego, po co i tak dalej, ale faktycznie to gdzieś ten fokus taki, koncentrację tą przedmeczową, no trzymało, bez dwóch zdań, tak? I jeśli chodzi o te mecze kluczowe właśnie w play-offach, to taka była gdzieś tam praktyka zapoczątkowana przez trenera Urlepa i to później gdzieś tam było dalej już kultywowane, można powiedzieć. No bo w tych meczach kluczowych bez dwóch zdań, no te rozpraszacze, tak jak mówisz, jest dużo ich, tak? I żeby się gdzieś tam skoncentrować, posiłek, meeting, nie wiem, jakaś taka analiza, co robimy, małe szczegóły wtedy gdzieś tam mogą decydować na takim poziomie, gdzie wszystko jest gdzieś tam dosyć close, gra się o wysokie cele, no to jak najbardziej. I później już kolejne sezony to już nie było dużych oczów, tylko gdzieś to było faktycznie praktyką i tak było. Ale mówisz, że w Zielonej Górze tak jest, tak? Przed meczami? Nie, że zapytany był na konferencji prasowej. Skąd się wziął ten fokus? Skąd się to wzięło, że tak tutaj taka, tak słabo, trzy dni wcześniej, czy tam cztery, a tutaj, wiesz, zmiana taka, determinacja. Nie wiem, dla mnie w ogóle Zielona Góra to jest duża zagadka i znak zapytania. To jest tak nieobliczalny zespół, że myślę, że tutaj zmiana nawet dwóch trenerów kolejnych przy tym składzie personalnym za dużo by tu nie zrobiło. Faktycznie trochę może więcej jakości przyjście tego AJ Englisha zrobiło może taką różnicę, że ten zespół poszedł w górę, no bo z tego co kojarzę, chyba kolejkę wcześniej Anvil pokonali, tak? No to w ogóle dużo później przegrywają Zarko u siebie, tak? No to tutaj analogii tutaj żadnej nie można stosować do tego wszystkiego. Zespół dnia, nie? Jak mają, tak, jak mają dobry dzień, to potrafią odpalić i pokonać praktycznie wszystkich. A jak im nie idzie, no to nie tam, potrafią się przełamać. Tam kilku chłopaków skorzystało oczywiście na tej sytuacji. Kołodziej mi się podoba, jak grał w tym sezonie, naprawdę zrobił ogromny postęp. Tego Hola to bym widział w Śląsku. Ja lubię takich gości, którzy, wiesz, z biura ci dadzą blok, taki wszystko ci zrobi, taki żołnierz typowy. Ale o Śląsku to... No trzeba pamiętać przy Zielonej Górze, że tam były też problemy z tymi transferami, czy zakazem transferu w pierwszej tej fazie, troszeczkę zanim trener Dedek miał utrudnione zadanie, tam pamiętam jeszcze niejednokrotnie mówił, że miał problem z trenowaniem i tak dalej, więc tutaj troszeczkę... No i stracił pracę. Stracił pracę, stracił pracę. No nigdy to nie jest regułem i nigdy to nie jest zawsze gdzieś tam wynik, to wyznacza jak najbardziej pewne rzeczy. Z tego co się dowiedziałem, bo jest teraz prezesem pani Katarzyna Marciniak w Zielonej Górze, spłacamy i idzie to w dobrym kierunku, co jest akurat dobre, bo uważam w tym całym hejcie, taki, który się wylał na pana Jasińskiego, to całe szczęście, że on to spłaca, a nie zakopał klub tak, jak się niektóre zawinęły, upadłeś spółki, przeżyliśmy to w Śląsku razem i to później przeszedł Słupsk, przeszedł Turów chyba. Turów też, tak. Także no tutaj oni spłacają na potrzeby ratowania klubu. Nawet panowie Kubicki i Jasiński się pogodzili, startowali w wyborach prezydenckich. Ale z tego co widziałem, sprawdzali Zielonej Górze wyniki. Nie patrzyłem. Z koalicji nie chcę mówić, który nazwiska przekręcić, ale ktoś z Koalicji Obywatelskiej wygrał w pierwszej rundzie chyba, jeśli dobrze pamiętam. No to twoje rewiry, twoje poletko, to powinieneś wiedzieć. A ja byłem na twoim poletku w Ostrowie Wielkopolskim, ale to o tym pytanie, ile jest jeszcze do spłacenia Łukasz Lisowski? No tego nie wie nikt. No, parę... Tego pan Jasiński chyba nawet nie wie. Tam parę, się nie dowiemy. Parę niedociągnięć jest, no ale co, jak trenerzy nagrywają wsparcie dla... widziałeś? No, widziałem to, tak. Trener Tabak, a wcześniej gdzieś tam narzekają. W klubie, pytałem w klubie, co ty myślisz, to byli w głębokim szoku, że jednak część trenerów w ogóle się zdecydowała zależy, wiesz, nagrać. No, zależy, jaką dostali propozycję. No weź to nagraj, to ci przeleję. Nagraj filmik, to ci zrobimy przelew, dokładnie. Ale tak jak Maciek powiedział, tu, no, szkoda byłoby takiej firmy jak Zielona Góra, żeby to gdzieś tam polecić. Nie, no kibice, sala, to widać, że to wszystko szło w górę. Jest tradycja, jest historia, są te sztandary mistrzowskie i tak dalej. No to... Jeden mecz został, Boże, jeden mecz wystarczy chyba, nie chyba, na pewno, żeby się utrzymać. Łańcut ma wyjazd do Dąbrowy Górniczej.
u siebie ma Gliwice, potem Śląsk-Wrocław. Śląsk-Wrocław musi wszystko w zasadzie wygrać, więc bardzo ciężko. No tak, ale trzeba też powiedzieć, że chyba wczorajszy mecz Sokół Arka tutaj pewne wątpliwości rozwiał i praktycznie się może okazać, że te drużyny od 15 w górę to już meczu nie muszą wygrywać, żeby się utrzymać. Dobrze, mamy ten zestaw numer 1, czyli to była... Czekaj, gdzie to jest? To była... A czemu mi to nie chce fiknąć? A bo ja na marzec przejechałem, to co ja... Ale to panie, które wczorajsze jest. MKS Dąbrowa Górnicza, Tref Sopot, to teraz ten mecz. No, mecz ataku Dąbrowa Górnicza, najwięcej punktów zdobywa w lidze, z kolei Tref, no nie, złą formę złapał. I co mi się rzuca w oczy, Jacek, to size. Tak popatrzyłem sobie na tą ekipę. Van Vliet 213, Witliński 208, Barnes 203, Zyziu 203, Grossel 213. No widać było niszczenie na deskach, tam nie mieli jak powalczyć Dąbrowianie. No było widać. Było widać i faktycznie Grossel i Van Vliet. No Van Vliet to gra... Ja mówię na jego Herflik, żeby łatwiej go, bo tyle jest tych nazwisk, także lepiej. Herflik to ten kulawy, tak, co wchodzi. Tak jest. Ale Herflik robi różnicę tutaj na pozycji numer 4, grający przy Grosseli. Grossela ktoś podmienił, które odkąd do Treflaka. No, ale pędzel za trójkę ma niesamowity, leworęczny gracz i tak jak powiedziałeś, no ten size jest i on tutaj zrobił. No w tym meczu to oni chyba zdominowali we dwójkę tutaj tą strefę. Jeszcze jak tam się dorzucił Barnes, Zyskowski, Witliński, Herflik. No to jest Herflik, problem. Andy Van Vliet, no kawał zawodnika, kawał, nie? Kawał gracza, naprawdę fajny gracz i jest taki konstans w tym wszystkim, że nawet tutaj miał taki, pamiętam, ze Śląskim jak grał mecz, że coś mu tam nie szło, ale zapalił w drugiej połowie i po prostu był nie do zatrzymania. Lopos widoczny był. Lopos, miałem wrażenie, że w pewnym okresie tej ery koszykówki ten Lopos taki był lekko z taką wyginiętą albo wykorzystywaną umiejętnością. A teraz tak, no tutaj wiadomo, Van Vliet, Grossel i tak dalej. Z kolei, nie wiem, oglądałem Ostrów, no to Skele był bombardowany tam na Lopoście przez Żołnierewicza, całą ekipę. Dużo tego Lopostu i to jest ogromna wartość. Kapitanie, co byś mógł powiedzieć o Treflu Sopot? Jak ty to widzisz, ekipę często tam trenera Tabaka podkąsałeś, podgryzałeś. Zdarzało się, ale było za co, a teraz z kolei widać, że jakoś ta wizja trenera Tabaka w tym sezonie działa. Też mieli swoje jakieś tam górki, dołki, wiadomo jak to się zdarzało, ale teraz im bliżej playoffów grają coraz lepiej. I wydaje mi się, że tam widać... Po pierwsze, z jednej strony taką pewność siebie tych zawodników, to co Lipa mówił, a po drugie oni też wiedzą, co grają i jak działa ten system, nie? Że ten system zaczął funkcjonować, że oni mają taką pewność siebie. No, pomijam, jeszcze mówiłem, że Grossela ktoś podmienił od kiedy zaczął grać dla trenera Tabaka i oni po prostu tak, albo nie wiem tego, no bo nie jestem tam w drużynie, trener Tabak potrafił tak dostosować ten system, że wszyscy w nim się bardzo dobrze czują i mają taką pewność siebie i po prostu grają swoje. I no zobaczymy, jak to dalej pójdzie, nie? Ale tak jak mówisz, no mają size, mają ten właśnie Lopos, o którym wspominasz, teoretycznie zapomniane, a tu się okazuje, że dużo, dużo jeszcze daje w koszykówce. Tu mamy przykład tego Lopostu, jak jest zduszany. Nikt mu nie pomagał. Carvacho był bez szansy. Taka pewnie była założenie, że nie chcemy pomagać, będą strzały. Myślę, że Dąbrowa tam w ogóle mało założeń ma w obronie. Oni się koncentrują na ataku, a nie na obronie. To jest przerzucenie rywala. Ale pięknie, nie, tego nie, było to, to nie jest żaden przytyk oczywiście i tak dalej. Myślę, taki że jest basket. No. Definiuje. Bo jak zaraz, kryjemy, tak jak oni nas. Tak, no to jak... Słuchaj, taka byłaby taktyka. Krótka pięknie piłka by się grało. Tak jak oni nas, albo strefą. Wiesz co, nawet ostatnio rozmawiałem z jednym z trenerów i generalnie przy jakimś tam natłoku spotkań, to generalnie tak w Hiszpanii się gra. Tych drużyn, które w Hiszpanii grają na poziomie Euroliga, liga tam hiszpańska, która jest i tak dalej, tam nie ma gdzieś dużo skautowania pod kątem przeciwnika. Tam się gra jeden, dwa systemy i praktycznie cały sezon się piłuje te systemy. I tak to wygląda. Nie jesteś w stanie przy takim natężeniu tych spotkań
coś zmieniać, trening i tak dalej. Tam są pewne strzałki i tak dalej. Pewne rzeczy zaznaczasz od samego początku i mówię, tam są jedne, dwie rzeczy gdzieś tam i tym systemem praktycznie się jedzie non-stop. W idealnym świecie switch wszystko zabija, nie? No na przykład, trener hiszpański tutaj jest w Dąbrowie i myślę, że on tak samo gdzieś tam podchodzi, tak? Czyli tutaj nie ma, czy był na Loploście Grosel, który gdzieś tam jest mniej rzucający, powiedzmy, z dystansu, a mocniej atakujący tą strefę podkoszową, czy jakiś gracz niższy i tak dalej, myślę, że tak samo byłoby to kryte. Oni mają swój system i to grają, nie? No i to jest... Wszystko gościu trafią. No ten Grosel naprawdę jest w formie. Widać, że potrzebny był mu trener, który lubi low post, lubi, wie jak poczęstować takiego. Wiesz, to też jest istotne, no, wiesz, jak czuje go. To jest też jakaś taka marka, czy pokazuje, wiesz, wielkość trenera, tak? Który nie to, że mam swój system, i macie go grać, nie patrząc, jacy są zawodnicy, tylko czasami trzeba zrobić jakieś tam przesunięcia i wykorzystać też potencjał zawodników. I tutaj widać w Treflu, że jest to świetnie zrobione, no bo Grosel, skoro wiesz, w zeszłym sezonie potykał się o swoje nogi, przewracał coś tam, a tutaj na low poście dostaje piłkę i jedzie, czyli jak z furą. Nie? Czyli glawa. Czyli wie o tym, że jak pójdzie na low post, to dostanie tą piłkę i sobie gra, nie? Zbudował jakąś tam pewność siebie mu trener. I wiesz, no i nikt nie oczekuje od niego, żeby, kurde, wiesz, coast to coast i walił za trójkę, tylko, kurde, on sobie spokojnie biegnie, zajmuje pozycję i wie, że dostanie gałę tam. No. Dokładnie. Tu jest kwestia trenera chyba kluczowa. No tak. Grosel był MVP z tego, co kojarzę, sezonu zasadniczego, kiedy grał w Zielonego. Kto był trenerem, każdy wie. I generalnie my też o jednej rzeczy tu zapominamy i tak dalej. Tutaj trener Tabak też ma taką filozofię, że on musi mieć tych swoich graczy na odpowiednich profilu i tak dalej, na odpowiednich pozycjach, żeby tutaj pewne rzeczy zrobić i on zaczyna od systemu defensywnego. Może to nie było w tym meczu tutaj zaznaczone, bo 100 punktów faktycznie Dąbrowa rzuciła, ale to jest taki profil też zespołu, dużo rzutów wykonuje, gra oparta gdzieś tam na obwodzie i tak dalej. Ale to są gracze wysocy, którzy mają mu zamykać strefę podkoszową, mówię, w takim graniu gdzieś tam przeciwko innemu systemowi. I to czyli murowanie. Może nie murowanie do końca, ale jakieś takie systemy, obrona pick, deep contain, cofnięty ten contain, niedopuszczanie do pick and rolla, no tutaj na... Deep contain, jak to dobrze zabrzmiało. Na low poście, myślę, bez żadnego gdzieś tam pomagania, bo ci gracze są w stanie wygrać sytuację przeciwko innemu centrowi, czy graczowi na pozycji, który będzie gdzieś tam właśnie z low postu korzystał, więc tutaj mają dużo tych możliwości i tak dalej. Ten system bardzo mu to w tym pomaga i przede wszystkim też jest kilku graczy na kilku pozycjach. To nie jest tak, że jest jeden Grosel. Grosel gra słabiej, ma Witlińskiego, tak? Varadi gra słabiej, wchodzi Schenk. Dużo gdzieś tam możliwości, jeśli chodzi o grę obwodowych, strzelcy i tak dalej. Znaczy wygląda to tak, że ma też, bo to jest istotne, jak chcesz sukces osiągnąć, że polskich zawodników ma mądrych, tak mi się wydaje, nie sapią mu. No Kuba musiał, znamy, to grzeczne dziecko będzie, co mu trener każe, to zrobi, nie będzie sapał, nawet jak będzie Kuba to... zły. Witliński przypuszczam, że tak samo znalazł swoją rolę, zna swoje miejsce. Zyziu, no to jest firma, którą znamy, zresztą pewnie go na rączkach trzymaliście, jak były imprezki. Pierwsze słyszę. Tak mi się wydaje. Schenk ogarnia sobie tą ligę spokojnie. Idą dołem, robi, wiesz, repika i na lewo te stepbacki ma obcykan. Czasami ma te swoje takie odpały ze stratami, ale generalnie ogarnia tą ligę spokojnie. No tak, ale on jest gdzieś tutaj w tym układzie taki, też ma pewność siebie, taką możliwość. Widać, że to nie jest jedna, dwie, trzy straty i trener mu zabiera tą pewność, tylko gdzieś go dalej tam cały czas buduje, bo wie, że on mu będzie potrzebny w tych kluczowych momentach. I to jest gość, no. I popatrzcie też na czas gry. Tu nie ma zawodników, którzy grają, nie wiem, tam po 29-30 minut, nikt nie gra w tych spotkaniach i mecz jest close, a trener praktycznie korzysta z dziesiątki graczy. No, jest to mocna ekipa, zastanawiam się, bo to z algorytmu Drake'a wyniknęło, chociaż będzie się musiał tłumaczyć. Ja się trochę cieszę, że algorytm, sztuczna inteligencja się pomyliła, to jest jeszcze szansa dla ludzkości, tak trochę. Aż tak się pomyliła? Co tam? No nie, no, pomylił się, poza playoffami miał być... Spójnia miał być chyba, tak? Miała być Spójnia, MKS i Legia. Poczekamy oczywiście, natomiast Czarni... Tym meczem w Lublinie dali sobie szansę, mają bardzo dobry układ, mogą wskoczyć, ale będziemy sobie, o tym mój dzików, dziki miały być w playoffach. No to jest, no jakby, to tak. Dlatego tu się sztuczna inteligencja poczekaj, może coś wie więcej. Ale wyszło i on to pewnie potwierdzi, że od momentu, kiedy się spotkaliśmy, to był chyba początek, nie wiem co to było, na początku marca,
to Tref, powiedział, będzie miał najlepszy, po Pucharze Polski będzie miał najlepszy bilans do samej playoff. I to się potwierdza, oni tam wygrywają w zasadzie wszystko. Czy to jest ekipa, waszym zdaniem, na mistrzostwo? Trudno powiedzieć, bo to myślę, że o mistrzostwie na razie za wcześnie, żeby mówić. Tutaj jest paru pretendentów, jeśli tak można powiedzieć, i skacząc teraz do tego tematu, na pewno to jest ekipa, która była, powinna być w top 4, tak mi się wydaje. Później już zobaczymy, jak oni w playoffach będą funkcjonowali w tej pierwszej rundzie, początek drugiej ewentualnie rundy i tak dalej. Wtedy chyba można coś bardziej powiedzieć, kto będzie kandydatem. Dużo więcej tego grania, wiesz, tak, to są mecz za meczem. Kamil Gołębioski napisał: czy Tref ma mental do kapitana na mistrza? Tabak przegra dwa razy playoff i może oszaleć i dziwne decyzje zrobić. No to też jest właśnie kwestia trenera, bo Tabaka, bo on też miał, mówię, w zeszłym sezonie, w tym sezonie też na początku parę razy tak było, że wyglądało właśnie, jakby on się, wiesz, nie wiem, obrażał czy denerwował na swoją ekipę i po prostu mówił, a to se róbcie co chcecie. Ale nie, no tak było i tak przestało być. No teraz, tak jak mówisz, no to wszystko funkcjonuje. I jest świetnie, jak zawsze w każdej drużynie, jak wszystko działa i się wygrywa, to wszystko jest świetnie. No zobaczymy, jak przyjdzie, wiesz, stres, napięcie i tak jak piszesz, jak przegrają jeden czy drugi mecz, czy to dźwigną. No ciężko powiedzieć, zobaczymy, jak... Na tym etapie dobrze wyglądają, dokładnie. Tak, teraz wyglądają świetnie, ale wygrywają, nie? Wygrywają, a zwycięstwa... I dlatego też wygrywają, nie? No tak, to zwycięstwa budują atmosferę. Ja myślę, w stosunku do tamtego roku, na tym etapie te klocki mu szybciej zagrały, można powiedzieć, tak. Wszystkie. I gracze, i roleplayery. I kontuzje miał w zeszłym sezonie. I tutaj brak gdzieś tam kontuzji, ten skład jest naprawdę głęboki i można powiedzieć pełny. I ma tutaj ten confidence prowadzenia zespołu i to jest chyba kluczowe. No, dominacja, low post tutaj generalnie, mecz głównie pod kontrolą. MKS Dąbrowa Górnicza, jeszcze może ostatnie mecze Trefla, wyjazd do Gliwic, u siebie mają WKS i King Szczecin. MKS Dąbrowa Górnicza z drużyny, która no, zaskarbiła sobie serca kibiców, no bo wiesz, no, fajnie trafiali, grali dużo trójek. Gdzieś ta gierka siadła i jak nie trafiają za trzy, no to jest problem. Persson zdobył jeden punkt, nie miał życia, tam go na zmianę Varadis, Krax, BS, cały czas go dusili. No wyglądał w ogóle na zmęczonego gościa. Wiesz, jak nie trafiasz pewnych rzutów, to takich już prostych swoich, to frustracja, zmęczenie. Wydaje się, że Dąbrowa zgubiła ten rytm, bo kiedyś tam policzyłem, jak oni nie trafią 10 trójek, co najmniej 10 trójek, to jest im ciężko wygrać. Taki styl. No taki styl. No zespół ofensywny, aczkolwiek mówię, ja się oczywiście gdzieś tam półśmiewczo powiedziałem w kontekście Treflu przy Dąbrowie, że to jest zespół nie grający defensywnie. Oczywiście on gra z defensywy, ale tak mówię, nie ma tego systemu, to jest wszystko gdzieś tam sfokusowane, skoncentrowane na grę ofensywną i od początku taki jest system i to się fajnie ogląda, bo to nie jest zespół, który gra tylko tam, nie wiem, piąta, szósta sekunda i pali od razu, ale ma jakieś tam pomysły, zawodnicy są zbudowani, są strzelcy, jest fajny ten gracz hiszpański Garcia, który był MVP do lat chyba U20 swego czasu. Fajny chłop. Fajny chłopak. Doszedł... Młody wilku. Doszedł Williams na pozycję, bodajże to jest czwórka chyba, tak? Z tego co kojarzę. Zastąpi jednego. No i jest ten generał, można powiedzieć, od którego najwięcej zależy, Persons. No, który nie ma życia, tak jak w ostatnim meczu, ale mówię, no, to jest gracz, który gdzieś tam decyduje o obliczu tego zespołu. I się naprawdę fajnie ogląda. Oni grają taki konstans w ataku od początku sezonu, mi się wydaje, że nie mieli takiego dużego wahnięcia w ataku, że tam nie rzucali po 65 punktów w spotkaniu, albo 70, albo jakaś taka seria była, że oczywiście jakiś jeden słabszy mecz czy drugi może wyskoczyć w perspektywie 30 spotkań w sezonie zasadniczym, ale generalnie grają oni konstans i naprawdę im bardzo życzę, żeby byli w playoffach, bo to fajna była historia, ja lubię takie historie, które coś nowego pokazują i przede wszystkim taka filozofia trenera hiszpańskiego, która no, też rzadko można powiedzieć jest do zobaczenia, coś nowego wprowadzi tutaj do naszej ligi. Cały czas mam w głowie bez zasad w obronie. Nie jest to, że jest bez zasad w obronie, tylko mówię, że jest mniej, wydaje mi się, tego scoutingu, jak przeciwko komu grać i mniej tak dalej. Systemów, mniej systemu, a bardziej gdzieś tam oparte. Indywidualna obrona. Dokładnie, nie? Na indywidualnej obronie, na inteligencji graczy i tak dalej. I tu też jest takie fajne podejście, jak mówisz, nie? No takie spojrzenie, którego dawno w naszej lidze nie było, te trenera hiszpańskiego. Zaufanie do graczy, do, wiesz, bazowanie, nie tak jak dużo innych w graże, tylko wiesz, ukierunkowujesz zawodnika i tam zaraz pomoc, bo kurde, nie muszę się tam naszarpać, tylko grasz jeden na jeden.
I wiesz, trener bazuje na inteligencji i twoich umiejętnościach, wie na co stać zawodników i bardzo, tak jak mówisz, bardzo fajnie się to ogląda i fajna ekipa. Mi się podobało w tym meczu, jak Wilczek grał, w ogóle bardzo, bardzo ten chłopak się też rozwinął się w tej drużynie, tylko problemy z faulami miał, oglądałem ten mecz, szybko faule złapał, zagotował się i kto wie, może jakby trafił jeszcze z 2-3 trójki, to ten mecz inaczej by się potoczył. Tutaj było właśnie pytanie od jednego z youtuberów, którzy nas oglądają, Kamil Gołębiowski, znowu MKS Stranieri, to jedno, ale jaki Polak tam jest najlepszy? W Dąbrowie, tak mówimy? Tak. Znaczy myślę, że tu jest paru Polaków, bo i fajną rolę gdzieś tam spełnia Błażej Kulikowski, który jest pewnego rodzaju zadaniowcem, bardzo inteligentny gracz, jego pamiętam gdzieś tam z grup młodzieżowych jeszcze, Dominik Wilczek, który też miałem przyjemność swego czasu niejednokrotnie w drużynach swoich gdzieś tutaj w Śląsku mieliśmy. Jest Słupiński, który też już na tą ligę jest dosyć graczem zadaniowym, można powiedzieć, ale graczem gdzieś tam doświadczonym przez Anwil, przez Słupsk gdzieś tam przechodził, więc zna tutaj to granie. Jest Kucharek, który też może troszeczkę takiego szaleństwa wprowadzić i tak dalej, więc to nie jest taki, bym powiedział, zespół szablonowy, tak? Albo gdzieś tam jeden Polak. Wygrali we Wrocławiu tutaj. Wygrali we Wrocławiu, ze Śląskiem chyba dwukrotnie wygrali. Pierwszy mecz bo to wygrali chyba pierwszy mecz, pierwsza kolejka miała w Dąbrowie, a u nas była... No i widać taką konsekwencję, mówię, szczególnie w ataku, tam był moment przecież nawet, kiedy trener hiszpański miał jakieś tam swoje sprawy prywatne, był wyłączony na kilka spotkań, wprowadził to Michał Dukowicz i cały czas ta gra była konsekwentnie grana, jeśli chodzi o atak. Dobrze, jedziemy dalej. Anwil Włocławek, Spójnia, Stargard, rozmawiałem z tobą, powiedziałeś dwa najlepsze mecze w tej kolejce, to ten mecz oraz mecz Ostrów Szczecin. No Anwil ma jakość, z kolei Spójnia też ma jakość, ten Daniels jest niesamowity, ci kibice to tak, kurczę, aż się chce grać, ja mówię do syna, bo się już tak naprawdę wkręcił nawet w ligową koszykówkę, zobacz jak ile kibiców, aż wtedy czujesz, że jesteś koszykarzem w takich ośrodkach. Kapitanie, może od ciebie zaczniemy, co tutaj się wydarzyło w tym meczu, Anwil Włocławek wygrywa i gdzieś tam po tej porażce we Wrocławiu idzie dalej. No tak, no Spójnia tam, wiesz, to zawsze był gorący teren, zawsze ciężko się tam grało, oni grają taką koszykówkę, teraz też w tym meczu, może nie brudną, ale taką bardzo charakterystyczną, oni nie pozwalają się za bardzo rozwinąć, a z drugiej strony sami też trochę takiego szaleństwa grali, natomiast no, w tym meczu bardzo, bardzo ich skrzywdziło osobiste, no oni tam nie trafili, nie wiem ilu, ale dużo osobistych. I dwie takie kluczowe akcje tak spod samego kosza nie trafili, mogło to wtedy inaczej się potoczyć. A z drugiej strony Anwil to dźwignął, czyli kurde, nie dał się jakoś tam przełamać. I wygrali, natomiast tutaj też chciałem powiedzieć, oglądałem ten mecz i Łączka tutaj zrobił dobrą robotę, bo można oczywiście go nie lubić, że tam macha rękami i nigdy w życiu nikogo nie sfaulował, bo wiecznie jest zdziwiony. Ale akurat w tym meczu i w innych meczach też on wprowadza taki spokój i też wie nie tylko komu podać, ale jak podać, bo to też wie, wiesz, jak jego koledzy co potrafią i co mogą zrobić i czasami bardzo mądrze podaje. I tutaj on też to jakoś tak w końcówce po pierwsze uspokoił, a po drugie pozwolił im dowieść to zwycięstwo. Jacku, jak ty ten mecz byś skomentował? Znaczy dla mnie ten mecz i ten Szczeciński to już była taka namiastka play-offu, można powiedzieć. I to było już takie granie, że zespoły były bardzo świadome, co ich czeka na tle dobrego przeciwnika, bo i Włocławek takim gdzieś tam myślał w kontekście grania właśnie w Stargardzie, na trudnym terenie, przeciwko fanatycznym kibicom i tak dalej. No i do Spójni przyjeżdża lider, no to mówię, też chciał gdzieś tam się pokazać i walczyć o jak najlepszą pozycję tutaj w kontekście już grania playoffów. Ten mecz był świetny, naprawdę. Może nie było takich koszykarskich aspektów stricte, że to było gdzieś tam na dobrej skuteczności, krótko mówiąc, grane. Maciek powiedział osobiste i tak dalej, to też gdzieś tam rzutowało w kontekście końcowego wyniku, ale była gra, były emocje, było widać pomysły taktyczne. Tu właśnie było granie już takie, bym powiedział, scoutingowe przeciwko konkretnym zawodnikom, bo i to było też chodzenie na pikach dołem, było zacieśnianie do Danielsa, ale i tak swoje gdzieś tam pozycje zrobił, fajny gracz, lider zespołu. Troszkę słabiej zagrał tutaj Brown, który gdzieś tam mocno pociągnął ten zespół
kolejkę wcześniej w Szczecinie wygrali, trzeba też pamiętać, ciężkie takie derbowe spotkanie i ten Brown świetnie zagrał. W tym meczu troszkę słabiej zagrał, ale to jest bardzo dobry zawodnik i myślę, że na takie możliwości, jakie ma ten zespół, no to to jest gra ponad stan. Trener Machowski fajną robotę wykonuje do tego momentu. To co byś odpowiedział jednemu tutaj z kibiców, którzy piszą na czacie, Piotr Pietrzak, Spójnia nie ma Polaków jakościowych. Aż tak chyba brutalnie bym nie był, aczkolwiek no, coś tutaj sugeruje. Wiesz co, no, to nie jest też tak, trzeba powiedzieć, że mamy 16 zespołów i w 16 zespołach będzie jakościowych 5 czy 6 Polaków z prostej przyczyny. Nie ma tylu Polaków jakościowych w tej lidze i tak trzeba powiedzieć. Za duża liga. No, to się liczy wynik drużyny, a nie ilu masz jakościowych Polaków. Ale ja bym tak nie przesadzał. Jest bardzo doświadczony w piątce wychodzący Karol Gruszewski, który może odpalić. I Grucha gra dobry sezon. I dobry gra sezon, jest taki solidny Konstans. Oczywiście to nie są takie linijki jak jeszcze parę lat wcześniej, gdzie tam grał i był na poziomie gdzieś tam gracza reprezentacyjnego, trzeba powiedzieć, ale ma duże doświadczenie, nie można go zostawić. Dobrego dużo zrobi grając za 5 punktów, za 8, ale może też zapalić 20 i tu nie jest problem. Łapeta, który jest zmiennikiem Gordona, fajną robotę robi. Ale powiem ci, pozytywnie mnie zaskoczył. Bardzo pozytywnie, dawno go nie pod koszem się postrach i taki jest. Bardzo... Widać, że i Gordon, i Łapeta to są podobni gracze. Łapeta zmiennik, ale też gracze masywni, zamykający strefę podkoszowo, bazujący na zbiórkach, ale też wychodzi Łapeta na ten middle distance, może zapalić za 2 gdzieś tam z granicy rzutów osobistych. Dominik Grudziński fajne zmiany robi. Ja go pamiętam też jako gdzieś tam młodego gracza, on jeszcze w Zielonej Górze też grał. To nie duży postęp zrobił w tych ostatnich... To 3-3 też mu dużo dało. Myślę, że tak. Cały czas relatywnie jest to młody zawodnik. On się dobrze czuje, tam z tamtego środowiska gdzieś tam się wywodzi i tutaj też te minuty dostaje i produktywnie. No tutaj osobiste faktycznie na takim poziomie. W kluczowych momentach nie trafił chyba osobisty, bo jakby trafił to osobisty, to jeszcze byłby ten mecz. No bo może tutaj jak popatrzymy, 6-16 z linii rzutów wolnych. Spójnie, no to ciężko gdzieś tam mecz wygrać, a przegrywasz 6 punktami u siebie. W ogóle to jest zadanie dla Drake'a. Moje wrażenie, też was zapytam, bo graliście w tej hali. Są moim zdaniem dwie hale, w którym po prostu no, ciężko się rzuca. Jedną taką halą jest moim zdaniem Spójnia, bo jak popatrzymy w statystyki, nawet teraz zerkniemy sobie Spójni, mecz po meczu, oni więcej trafiają trójek na wyjeździe. Poprawcie mnie, jeżeli może jedno oko na Maroko miałem, jak sprawdzałem te statystyki. Spójnia lepiej rzuca na wyjeździe niż u siebie. Tak, za 3 punkty ta hala jest bardzo trudna do trafiania. No możesz... To nawet nie wiem. Ciekawe, czy to jest jakieś... To jest zadanie dla Drake'a. Moim zdaniem bardzo trudno tam się trafia. A druga hala? Orbita. Orbita? Orbita. A trzecia Ludowa. Ale nie dla nas, tylko dla przyjezdnych. Ludowa jest właśnie, ale w Ludowie jest magia. W Orbicie nie czuję tej magii, zgodzicie się ze mną. Jest dziwnie. To jest tak zawsze chłodno. Czuć ten taki lodowiskowy vibe. No, kurde. Z akwarium spływa. No. Natomiast no, lodowisko tam miało być pierwotnie, to chyba nawet hala miała być dla... Tak, no, miało być. Kurde. Tak, dla... Hokejistów. NHL miał tutaj we Wrocławiu hokej. Są drużyny, przecież ja byłem na treningu, panie, grałem w hokeja. A gdzie, we Wrocławiu? A jak? Ale trzeba to sprawdzić, niech Drake to sprawdzi, to jest jego zadanie, gdzieś się najgorzej trafia. I pamiętacie, jak to Spójni było? Czy dla was nie było znaczenia? Co, nie wiem, no Spójni tam, nie wiem, czy się gorzej trafiało, na pewno gorzej się grało, ciężko się grało, no bo specyficzny teren, kibice, którzy gdzieś tam no ten sektor 1 czy 2 zajmowali tam od pierwszy do ostatniej minuty, mocne darcie gdzieś tam było i dopingowanie swojego zespołu. I taki chyba kontakt bliski gdzieś tam właśnie od strony parkietów do trybun jest, tak mi się wydaje. Dlatego gra się ciężej gdzieś tam tych zawodnikom, ale to też robią fajną atmosferę. Ja wolę w takich halach grać. A nie, to jest bez zdań. Natomiast wszystkie rzuty, które nie wpadną, one bardzo, bo są takie hale i kosze, gdzie piłka się strasznie daleko odbija. Mm-hmm. Czyli long rebandy są. Long rebandy są straszne. Tam jak walniesz, to kurde, musisz tam lecieć, wiesz, za garażę, na parking. A twoje wspomnienie ze Stargardu? Moje wspomnienie jest... Przegraliśmy tam kiedyś w Stargardzie, w playoffach, nie? I coś ze Stargardem, z tego co pamiętam. Nie wiem, Orlando chyba nie trafił. Chyba takiego layupa, ale... Atmosfera, no mówisz, zawsze ciężko się grało, chociaż parę razy tam zostałem u chłopaków na odnowie biologicznej. U kogo? Nie pamiętam. Także wiesz, no bardzo, bardzo fajni też fanatyczni kibice.
tak jak krzykacz mówi, no blisko są, głośno zawsze było i to napięcie, bójki chyba też tam zawsze się zdarzały, bo to i pamiętam z tego co pamiętam, to Anvil chyba też się tam bił i my też raz. Wilangowski chyba tam się tłukł z kimś, tak? No tak, gdzieś tam się latali. To tam latali? Tak, potem chyba 3-3 kończyli. Półfinały play-off 97, klęska z komfortem Stargard. W czarnych koszulkach Joe McNull, Wilangowski, Kit Williams, białych, Orlando Smart. Świętej pamięci Sobczyński. Mamy taką, będą chłopaki tutaj, kapitan i Jacek podpiszą. Tak. Złotą dekadę, bardzo fajna książka. Także tak było. A propos spójnie usytuowanie ich klubu kibica za ławką gości. Tak jest? Nawet nie zwróciłem uwagi, kurczę. Co? Może stara hala w Ostrowie, na Kusocińskiego się pięknie rzucało. Albo w gimnazjum, to tam było legendarne gimnazjum, co jeszcze ja grałem i ty grasz w drugą ligę, to ciężko się rzuca. Twarde jak skurczybyk są te kosze. Dobrze, Spójnia ma do końca trzy mecze. Lublin, wyjazd, dziki wyjazd, u siebie Zielona Góra. Spokojnie jest w stanie walnąć trzy spotkania i wtedy gdzieś tam te playoffy spokojnie zrobi, co zaburzy algorytm Drake'a. Jestem ciekawy, co się wydarzy. 29 kwietnia robimy kolejny odcinek, więc może przejdźmy do Anvilu. Co mi się rzuciło w oczy, jeśli chodzi o Anvil? Wiadomo, oni mają tam problemy, nie ma Kalifa Younga, Giga Dimec tam biega tyle, ile może, natomiast jak schodzi Giga Dimec, no to Petrasek jest piątką, różni inni zawodnicy przejmują te pozycje i tak mi się rzuciło w oczy, jak Sanders tak jest zdeterminowany w obronie, żeby wypychać Gordona na tych switchach, wiesz, lecą piłki, to pokazało, że oni bardzo byli skoncentrowani, chcieli wygrać, bo tym też wygrali, nie? Tą determinacją, pewnością siebie, taką właśnie walką o niczyje piłki. No na pewno, ale myślę, że ten Frasunkiewicz ma taki konfidens prowadzenia zespołu i taki jest multipozycyjny, można powiedzieć, ten zespół w tym sezonie, że chyba muszę powiedzieć, że w tej lidze nie widzę takich możliwości, żeby dany trener mógł pewne rzeczy gdzieś tam od strony takiej taktycznej i prowadzenia zespołu. A czy ty może masz jakieś przecieki, czy Śląsk Wrocław ma większy budżet, mniejszy? Z kolei Śląsk Wrocław gra w Eurocupie. A wiesz, czemu pytam? No bo dlaczego Anvil Wrocławek może podpisać Kyzlinka, a Śląsk nie, taki gracz? Na przykład dlaczego Stal Ostrów może Tomka Gielo wyciągnąć, a Śląsk nie może takiego gościa złapać? Ja wiem, że nie jest zainteresowany. Ale wiesz, nie wiem, to ciężko mówić. To pewnie jakieś tam pozakulisowe są rzeczy. Myślę, że też... Nie wiesz, jakie tak, budżety? Nie. No, ale gdzieś podawali tam na Twitterze chyba było ktoś, że Śląsk najwięcej wydał tam na te licencje. To na licencje chyba, licencje tak. I zawodników. To chyba tak. No ale mówię, wracając do Anvilu, no trener Frasunkiewicz ma dużo możliwości. Tak jak powiedziałeś, Dimec gra, będzie Young jeszcze, może rotować jednym drugim, jak coś nie funkcjonuje. Wchodzi Petrasek na pozycję numer 5, gra czterema obwodowymi, a rozgrywający może być Łączyński, Bell, może być Kisling, Sanders. Naprawdę tych możliwości ma masę, każdy sypie, ale takie, co się rzuca w oczy, to takie doświadczenie tych zawodników, które na pewno będzie procentowało w playoffach. To są zawodnicy, którzy już widać, ten Kamil Łączyński inaczej funkcjonuje w końcówce tego, bo sobie zdaje sprawę, że już jest za 5-12, za chwilę playoffy się zaczynają. Za te parę tygodni już musi być w dobrej formie. Kostrzewski może też grać na pozycji numer 5, bo też taki fragment był, więc tych możliwości ma dużo. I OSR tak samo na pozycję numer 4 wskakuje. Garbacz gra na pozycji numer 4. Obniżają skład, dopasowują się. Zawsze są dwie możliwości. Albo ty się dopasowujesz do rywala, jak jest wyższy, albo chcesz to stworzyć jako przewagę swoją w kontekście gdzieś tam grania w ataku. I wiesz, i ten Bell jeszcze robi robotę, a jak jeszcze złapie gaz, bo on jeszcze tak nie odpalił chyba tak totalnie, zawsze tam ma te akcje, jest taki szybki, pobudzony, napędza, ale nie może gdzieś tam zawsze super skończyć. Kapitanie, Anvil Wrocławek, twoja zaprzyjaźniona drużyna. Moja zaprzyjaźniona drużyna. No bardzo tutaj... zaprzyjaźniona. Krzykacz wszystko powiedział, nie? No tutaj jest naprawdę bardzo duży potencjał, bardzo duża, wiesz, wymiana i taka możliwość rotacji i składem, i podwyższaniem, i obniżaniem składu, i to wszystko. No natomiast no, zobaczymy, jak to będzie, jak się zacznie poważne granie, no, czy dźwigną to psychicznie, bo wiesz, bo też się może zacząć. Jak masz za dużo zawodników i za duży, wiesz, komfort, to różnie z tym bywa, ale na dzień dzisiejszy no, grają bardzo, bardzo dobrze i też mówię, no ten mecz ze Spójnią bardzo, bardzo dobrze zagrali, dźwignęli to, nie dali się przełamać
Coś chcesz dodać, Jacek? Wiesz co, jeszcze tak patrząc na to wszystko, myślę, że też trzeba pamiętać, tu też mówię, rola trenera i chyba tak mi się wydaje, tak to odczytuję, że to jest... każdy ma swoją tutaj rolę, wiesz. I ten, patrz tego Kyzlinka, tak, świetnie gra, a on często w czwartych kwartach nie gra. Teraz chyba grał pierwszy raz z tego, co grałeś. Grali, kończyli chyba, jeśli dobrze jakoś pamiętam. Jakoś tak, ale generalnie on swoją rolę zna, on może zapalić te 15 punktów do połowy, a w drugiej połowie zagrać, kurde, za dwa punkty grać 5 minut na przykład. Sanders, który może mieć słabszą gdzieś tam pierwszą część spotkania, on raczej w tych kluczowych momentach jest. I jest chyba to, jaką trener też zbudował mu pewność siebie, że on może gdzieś tam być mniej skuteczny, a w kluczowych momentach zapali 2-3 trójki, zrobi 2 takie akcje w swoim stylu. Niektórzy mówią, że to mogą być szalone akcje, ale to jest gdzieś tam jego taki styl grania i w którymś momencie przesądza o wyniku spotkania. Garbacz, który też może grać bez rzutu albo słabo rzucając pierwsze połowę, nagle zapali 2-3 trójki w drugiej połowie gra. To samo, i to samo. Więc tutaj mówię, ten chyba trener dotarł do każdego zawodnika, każdą rolę gdzieś tam i te ego zawodnika jest schowane w kieszeń, liczy się dobro zespołu. Tutaj mają Ostrów na wyjeździe, bardzo fajne spotkanie, może się dźwigniesz 14 kwietnia. No, ciekawe. Warto. Jak Karaś zaprosi, bo tak obiecuje. Zaprosi, no. Nie zaprosił jeszcze, to po tym odcinku zaprosi. Legia Warszawa na wyjeździe i u siebie Toruń. No, mecze mają takie fajne przed playoffami, no, takie przetarcie. Dobre przetarcie, bo myślę, że tutaj ta od 1 do 3 sytuacja już jest zamknięta. Raczej Ostrów też wygląda, że gdzieś tam przypilnuje swojego pozycji, więc tutaj te drużyny będą grały tak, żeby sobie pewne rzeczy chyba i się przetrzeć i sobie przećwiczyć pod kątem dokładnie, Ostrów, potencjalnych graczy zespołów. Ostrów powinien to przypilnować. My jedziemy do następnego meczu tej kolejki. Już przerzucam, już pokazuję. To jest Tauron GTK Gliwice, Arriva Polski Cukier Toruń. I przyznam się szczerze, zobaczyłem wynik. Gliwice wygrały. Trochę dla Arona przejechałem ten film, ale mówię, nie będę całego oglądał tego meczu. Odpaliłem konferencję prasową i no co, Gliwice mają tą jakość, zwłaszcza graczy zagranicznych. Zdeterminowani byli, bo chcieli się utrzymać i to było czuć nawet na konferencji. Aaron Celoty mówi, że czuć było, że oni chcą bardziej wygrać niż my. Toruń po odejściu tego rozgrywającego, jak on się nazywa? Filipowicz. Mhm. Siadła gierka, chociaż walczyli dosyć mocno, bo to było do pewnego momentu. Toruń był drużyną, która nawet o playoffach mogła gdzieś tam myśleć z tym gościem. O Gliwicach może najpierw. Trener Turkiewicz dostał zadanie przed sezonem. Hasan mówi, ja muszę się utrzymać. Utrzymał się. Praktycznie tutaj ma spokój. Jak byś ocenił Gliwice? Wiesz co, bardzo pozytywnie. Ja nie ukrywam, że trenera Turkiewicza Pawła znamy się gdzieś tam osobiście i gdzieś tam co jakiś czas nawet telefon dłuższy wykonujemy do siebie. I porozmawiamy o szybowce, nie o tylko. Wiesz co, ja myślę, że jeśli takie szczęście koszykarskie mu dopisywało, to mogła być to drużyna, która mogła być realnie myśleć nawet o playoffach. Takie jest moje zdanie, bo faktycznie, tak jak powiedziałeś, skład ma, ci gracze obcokrajowcy są wartościowi. Teraz dołożył jeszcze Czerapanowicza, zawodnika ze Szwecji, który chyba już jest podpisany na kolejny rok. Także przy dobrym gdzieś tam po układaniu mniejszej kontuzji, bo kontuzję ten Price chyba złapał, tak? I on teraz nie gra, czyli kluczowy zawodnik. Ale mówię, mieli taką dziurę, że tam ileś tych spotkań w środku, można powiedzieć, rundy zasadnicze poprzegrywali. Kilka im uciekło gdzieś tam w końcówce, jakby to gdzieś tam zebrać do kupy i te szczęście koszykarskie byłoby po ich stronie, to tych zwycięstw mogło być zupełnie więcej. Turkiewicz często takie na Twitterze się pojawiały zdjęcia, że się za głowę łapie na kolanach. Powiem ci szczerze, że jak czasami nie chcę, McEwen chyba, jak on parę strat jak potrafi zapalić, wiesz, bez presji gdzieś mu piłka wypadnie, zgubi, źle poda. Rzeczywiście tych dwa, trzy mecze, no ale chyba jednak mimo wszystko na playoffy to byłoby za mało. Dla kogo ta ekipa jest? Twoim zdaniem. No kto tu tak, wiesz, no ja jakby już nie patrzę na obcokrajowców. Jaki Polak tutaj zyskał, twoim zdaniem? Wiesz co, generalnie bardzo pozytywnie ci Polacy. Trzeba pamiętać, że to jest młody zespół, jeśli chodzi o zespół polski. Tam jest też korelacja ścisła z Akademią Koszykarską, jeśli chodzi o Gliwice. Teraz jest to aktualny mistrz Polski juniorów starszych, w których miałem możliwość gdzieś tam rywalizowania z nimi na poziomie finałów, nawet w grupie gdzieś tam przeciwko grałem, przeciwko trenerowi Kozińskiemu, który prowadzi świetnie tą
tą akademię, więc myślę, że to jest kwestia czasu. Ci chłopcy za chwilę już trenują na poziomie ekstraklasy, co niektórzy, więc to też trzeba gdzieś tam być cierpliwym, być konsekwentnym i patrzeć. Fajnie, że ta drużyna cały czas w ekstraklasie będzie i myślę, że trener Paweł przy jakimś większym być może budżecie jest w stanie tych zawodników ekstraklasy, do ekstraklasy obcokrajowców na innym poziomie złapać i być może w kontekście roku, dwóch nawet można pomyśleć o zdecydowanie lepszych wynikach i dwutorowo iść w, jakby tutaj tych zawodników młodych, żeby jeszcze okrzepli, mieli możliwość trenowania i wskakiwali na wyższy poziom. Każdą kwartę wygrali, no to mówię, to sugeruję, że to było generalnie pod kontrolą. No zobaczymy, ja też tak tutaj taką teorię o tym Price'ie, bo bardzo mi się podobał ten zawodnik, ale nie wiem jak tam głowa, to trzeba by trenera Turkiewicza zapytać, no ale możliwości, wiesz, niesamowite. Dużo. I ta była taka przerwa, on miał też chyba jakąś tam kontuzję, nie wiedziałem tego wcześniej, ale wiesz, jak nie wiem ile jest tak, wiesz, jak nie jesteś na meczu, nie widzisz ile tych kibiców jest na tej hali, ale czasami jest taki okres w sezonie, że jesteś zmęczony, kapitan chyba się dostałeś się, czy nie? Podobno tak. Brawo, gratulacje. Ale jeszcze, no nie wiem oficjalnie, ale podobno wiem, bo tam się pali. O dwa głosy, telefon się pali. Pali, więc koncentracja w drużynie, gdzie nie ma, wiesz, kibiców, nie tylu kibiców, tak jak Włocławek, czy Śląsk, oczywiście w stulecia, czy Ostrów, że tam wiesz, że żyją, czasami ci ucieka, nie? Jako obcokrajowiec, a, bo to ciemno, bo to wiesz, w Polsce taki trudny okres dla obcokrajowców. On się takim gościem wydawał, że jaki ma humor, tak zagra, nie? I to jest problem w takich mniejszych ośrodkach, gdzie nie ma takiego natężenia kibiców, moim zdaniem, że głowa też wchodzi w pewnym momencie, bo początek sezonu ważny. Myślę, że gra bardziej dla siebie niż dla drużyny, bo tak... Czasami można... tak, albo czasami po prostu, a dzisiaj to tak, wiesz, no staram się w głowie, nie będę się zabijał za każdym razem, bo nie wracał do obrony, widać było, palec miał chyba złamany, czy coś z palcem u ręki, a nie wiem, który to był mecz, ale po prostu wiesz, od lewej do prawej, tylko tak jakby się poruszał. A niesamowite możliwości. Laksa wygląda na bardzo świeżego gościa, w tym meczu przynajmniej. Wychodził w tempo, bo on też po tej kontuzji i tak dalej. No niezła ekipa, jeśli chodzi o obcokrajowców. To co, wszystko o nich? Wszystko, z trenerem Turkiewiczem słuchamy Suicidal Tendencies, więc... To taka anegdotka. Infectious Grooves, wiesz, znamy się to już... Od kiedy pamiętam, to Turka znam, także... No tutaj fajnie. Wiesz, dostał zadanie, wykonał i... 10 Black Mamba, 90 Grey, Price to kozaki na naszą ligę. Lepsi od Kafeja czy Gryciunasa. Kafej jest taki, kurde, też ciśnie do przodu. Wiesz, taki on jest... Kokorzamboj do przodu. To jego motto. On mi przypomina tego. Trochę Gomeza z Łańcuta tak ciśnie. Nie, no ten Gomez to trochę, wiesz, inny chyba tu gracz. Ale wiesz, tak ci gabarytowy, wiesz, cisną do przodu. Ale będziemy o nich mówić. Dobrze, Toruń, tak jak wspomniałem do momentu, jak Filipowicz grał, w ogóle ta akcja, którą puściłem, Vučić, bardzo fajny zawodnik. Ja lubię takich centrów dynamicznych. Ty masz inne zdanie? Czy ja duży, wiesz, umie grać w koszykówkę. No. Jakoś też ten Toruń chyba ponad stan gdzieś tam wyskoczył. Początek ten sezonu i gdzieś tam mocno wywindował i faktycznie chyba takim kulminacyjnym punktem było odejście Filipowicza, który to trzymał, gracz na pozycji numer jeden. Ja nie wiem, gdzieś on poszedł do dobrego klubu chyba, tak? Że skoro go gdzieś tam musieli wyciągnąć, nawet nie wiem. Toruń ma pecha do tych odejść, bo w zeszłym sezonie i ten też. Rakocewicz jeszcze tam nie gra. No, cel ciągnie ile może. Fajne gdzieś tam minuty i sezon Wojtka Tomaszewskiego. Najlepszy sezon jak dotychczas, nie? To chyba czwarty tak. Jego sezon w Ekstraklasie. Tak, coś tam wygrają, coś przegrają. No na pewno to ekipa ani nie spadnie. Playoffy to byłoby szczyt marzeń gdzieś tam w tym sezonie. Myślę, że już chyba raz. Stałeś się czy nie? No podobno tak. Napisał Piotr Pietrzak, dzielony 2228 głosów. To Obe. Jesteś? No podobno tak. Brawo, brawo, wiem, brawo. Może, kurde, kapitan coś ten załatwi jakiegoś streetballa, nie? I wody. No tak. Na pewno. Ogarniemy. Na pewno. Gratulacje, kapitanie. Dziękuję bardzo za głosy i za wszystko, jeżeli to... To tutaj, do tej kamery, nie? Którą tak, przedstawię. Dziękuję bardzo. No podamy, proszę Państwa, dalej. Będziemy dusić. Skończyły się żarty. Tutaj taki mecz właśnie z cyklu. Odbył się Arona, szkoda, bo w formie będzie można go zobaczyć we Wrocławiu, bo 14 kwietnia Toruń właśnie gra. Ale co, się szatnie chyba na przyszły sezon? Mówi, że nie, że to już nie.
A który to rocznik jest w ogóle? On jest młodszy ode mnie o 2 lata. 80. To jeszcze. Czyli ma co tam, 37 lat. No ale targa walczy. Mordziaty ma 10 lat więcej gra, co on tam nie. Mordziaty wyznacza inne standardy. Toruń ma Śląsk na wyjeździe, u siebie King. Wyjazd Anvil, czyli mecze takie na pokazanie się, na o kontrakt, kto więcej... Aaron odpali w 3 meczach i jeszcze zobaczysz, kurde. Uwaga, uwaga, no Aaron jakby kurde tutaj pstryka w Śląsku zrobił, to by było też niebezpiecznie. Tutaj byłby dopiero hit, będziemy mówić o Wrocławiu, bo oni grają we wtorek z Legią, że Śląsk wygra z Legią, ale tam z Łańcutem tak w pysia przejąć i z Toruniem, to dopiero kaplica by była. Ja myślę, że tamci już będą, wiesz, na wakacjach. Po frytach. Gliwice z kolei u siebie mają Sopot, wyjazd do Sokoła oraz u siebie Dąbrowę. Są w stanie powalczyć w tych ostatnich 2 meczach. Następne spotkanie, które się odbyło w ramach tej 27. kolejki. Uwaga, uwaga. Fantastyczny mecz. Arget Bems, zawsze mam Slam Stal Ostrów Wielkopolski kontra King Szczecin. Byłem na tym meczu, obiecałem, pojechałem, nowa hala. Chciałbym podziękować za miłe przywitanie w ogóle kibicom, bo kurde, powiem ci, jak ty tam pojedziesz, to ja to czułem... Musimy razem pojechać w takim razie. Obiecywałeś razem. Coś ostatnio i nie ten, że pojedziemy razem. Zawsze obiecuję. Co obiecuję? Przyjdź na Magnolię pograć, kurde, w sobotę. A, bo ty grałeś na Magnolię. Panie, sobotę to ja cateringi Boże, kurde. Przejeżdżałem tam ostatnio. Ale było też tam z ekipy, nie? Tam paru... Teraz? Czy no, no tak, tak, ekipy, był Jacek, który ślopek. Jacek i... Przyjechali, Daniel grali, chyba, Daniel. Tak, gdzieś tam mignęło na zdjęciach. Byli i, no mówię, ty tam więcej grałeś. Ile lat sezonu grałeś? No, z przerwami będzie chyba 4 sezony, albo 5. I to rzut krzykały też nam zrobiłeś. Rzut krzykały zrobiłeś Śląskowi. Śląskowi zrobiłem. Tam. W Orbicie? No, nie aż taki ten. Wiesz, ja i teraz. Ja byłem tam chwilę. Oczywiście tam brązowy medal, fajne wspomnienia. Czułem się miło, jakby kibice podchodzi. Kamilu, pamiętamy, więc ty dopiero, jakbyś tam pojechał, to będzie rzeźnia. Trzeba z tobą tam pojechać. Bo ty zrobiłeś brązowy medal tam. Tak. Ja też zrobiłem brązowy, pierwszy dla Ostrowa. No widzisz. To więc... mamy wspólne te, kolejne. Nowa hala, ale nie naprawdę, jestem przekonany, że i speaker powie, wiesz, to są takie małe rzeczy miłe, jak jedziesz do miejsca. To sympatycznie, fajnie. Nie no, hala jest świetna. Świetna jest hala i w telewizji się świetnie to ogląda. No, bo naprawdę. No, lepiej jest na żywo. Jeszcze lepiej. Jest na żywo lepiej. Mm-hmm. To na początku było tak trochę. No widać, Karaś robi świetną robotę. Wszyscy tam. Czemu tego Karasia męczysz? Karaś? Zobacz, my się z Karasiem świetnie tutaj. Ja myślę, ty się tam. Co wy tam z Karasiem robiliście za twoich czasów, tam... że tak się. Karaś, piłkę resztą żeśmy oglądali, bo była na topie wtedy. Ktoś napisał, Maciej Urbanek, połączenie Gliwic i Czarnych to byłaby dobra ekipa na playoff. Gliwic i Czarnych? Tak. To by był miks, ale kto byłby trenerem? Mantas trenerem. Byłby pierwszym, czy trener Turkiewicz byłby pierwszym? Chyba 4-5 można byłoby zrobić z tych. Ale by grali. No i o tym Ostrowie ci chciałem się ciebie zapytać. Szczecin wszystko trafiał w pierwszej kwarcie. Naprawdę, Cuthbertson wszystko trafiał, wiedzieli, gdzie chcą atakować. Z kolei Brembi wszedł szybko w problemy z faulami i ta gierka im tak nie hulała, chociaż starali się jak mogli. No dużo jakości jest w jednej i drugiej ekipie. Co byś powiedział o Ostrowie, bo tam też jest problem, znaczy ma trener Urban, z którym rozmawiałem, problem z Chatmanem i Walkerem. Będziemy o tym mówić, ale na razie o tym meczu, jak ten mecz widziałeś? Jest to no, kolejny mecz pod hasłem zbliżają się playoffy i fajnie się oglądało. Ten mecz bardzo koszykarski, lepsza skuteczność niż w tym meczu Anvil spójni, więc zdecydowanie dużo zwrotów akcji. Oczywiście cały czas gdzieś tam te wilki były te 1-2 kroki z przodu zespół z Szczecina, ale Ostrów się nie poddawał. No, widać, że ta hala to ciągnie, o takie rzuty gdzieś tam powodowały, że cały czas ten kontakt był. Chyba też kontuzja tego Beliauskasa swoje zrobiła w drugiej połowie. Za dużo gdzieś tam na siebie brał Skele, który jest świetnym graczem, no ale no też no to nie jest gość, który ma tam, wiesz, 7 duraceli w tyłku i będzie zawodnik. Zwłaszcza po kontuzji, którą miał, no widać, że on nie jest jeszcze w pełni. Tak, ale on też był zajeżdżany przez Kinga, nie? To też, no to też było widać. Też szczególnie. Wiedzieli właśnie, w jaki sposób reagować na niego, ale jak miałbym wskazać taką sytuację, która gdzieś tutaj się odnosi do tych drużyn topowych, które chcą gdzieś grać, to chyba za mało kreatorów gry w zespole z Ostrowa. No i właśnie. I tutaj jest piłka u Skele, co on zrobi i tak dalej. Inni to są tymi finisherami, graczami, którzy gdzieś tam będą dawać rzuty za 3, atakować strefę podkoszową, ale Skele jest tym takim generałem i jak nie było już tutaj tego Beliauskasa, nie było Chatmana, to tu się zrobił
trochę problem już w takim, przeciwko takiej drużynie, grając u siebie, przeciwko Wilkom Szczecin. Lowpost mi się też rzucił w oczy, zwłaszcza na to, co mówiłeś. Skele był tam bombardowany w ostatnich... Był już zarżnięty. Tak, bo był zarżnięty. Żołnierewicz, ktoś tam. Było cały widać czas też, wiesz, faule, problem z faulami miał i to też zasługa z jednej strony trenera, no bo nakazał to grać. Z drugiej strony Mazurczak też to widział i cała drużyna dążyła do tego, żeby gość po prostu dostawał tą piłkę na lowpoście i grał ze Skelem. Nie? I ale to też właśnie różnica gdzieś tam w przygotowaniu, tutaj scouting zawodniczy, bo trzeba pamiętać, że Mazurczaka nie krył Skele, tylko Mazurczaka latał za nim głównie Brembli, tak? Jeśli Brembli schodził, to tam wyższy gracz przeciwko Mazurczakowi był, siłą rzeczy Skele gdzieś tam zostawał z graczami typu, czy tam był Cadberson, czy był Żołnierewicz, czy ten zawodnik z pozycji 2-3 i tam był atak. I filozofia trenera Mieszkowskiego jest znajdować te słabsze ogniwo gdzieś tam i atakować. Czy z góry, czy przez lopot. Prędzej czy później to przyniesie skutek. Przyniesie efekt, czy osłabi drużynę poprzez faule, zawodnik od razu się gdzieś tam musi wycofywać i tak dalej. I taka gra w którymś momencie była Czy się zagotuje, tak jak Brembli też się zagotował tam zupełnie niepotrzebnie. Tam jeden faul może, wiesz, nie, ale był, widać był podjarany, w ogóle taka atmosfera była, że każdy byłby podjarany, zwłaszcza jako, wiesz, grasz u siebie, no to łapiesz tą energię, nie? Jak to mówi Andrzej, control your emotions. To jeszcze nie są play-offy, więc tutaj to się za dużo nie wydarzyło, ale wiesz, no taki, to był jego piąty faul chyba, nie, wtedy. 16 zbiórek w ataku Kinga Szczecin, no szli na tą deseczkę. W pewnym momencie Ostrów się ratował w pierwszej połowie, postawił tam strefkę, taką chyba 1-3-1, jakoś tam kombinowali, jak mogli, coś tam to zafunkcjonowało, aczkolwiek Szczecin miał pozycję, nie trafiał, udało im się wrócić. Ale tak jak wspomniałeś, Beliauskas, kontuzja, gdzieś tam przeoczyłem, że kontuzja ma, bo wiedziałem, że nie gra. No właśnie, i to nie było w spoilerze. I kontuzja, dzisiaj ma badania, dzisiaj ma się to wyjaśnić. Rozmawiałem z trenerem Urbanem i mówił, że to ta sytuacja rzeczywiście miała ogromny wpływ, twierdził, wiesz, no, bo co miałby twierdzić, ja też bym tak twierdził, że gdyby grał, no to byśmy ich, bo był taki moment, że wydało mi się, że Ostrów ich przetnie, ale zabrakło tego Beliauskasa, ale w teorii mógłby mieć Chatmana. A wybiera od dwóch meczów Walkera, który, no jak patrzę mu w oczy, z boku patrzyłem w oczy i blisko byłem we Wrocławiu, bo siedziałem za koszem i w Ostrowie go widziałem, to on miał taki wzrok, co ja robię tu, nie? Taki był przestraszony. Kto? Po kontuzji Walker. Zawodnik. No bo on nie grał długo chyba. O, trener Miłoszewski dzwoni, ale trenerze mi już live teraz to. To odbierz. O Wilkach mówimy. No, o Wilkach mówimy. Trener słucha nas teraz, czy co? Cześć, słuchasz nas teraz, czy co? Pozdrowienia, no to przekaż. Pozdrowienia, to może, bo jesteśmy live teraz, Jacek Krzykała, Maciek Zieliński, jak chcesz to... Akurat rozmawiamy o tobie. Akurat... To odpalam, to możesz szybki komentarz, co dam na głośnik od razu. Poprosimy. O. Proszę o co, przepraszam. Jesteśmy, gdzieś jedziesz, Arek. Jadę, tak, jadę. Powiedz coś o meczu, bo chwalimy, że tam, wiesz, pięknie katowałeś na lowpoście w czwartek. Skelego zajechaliście tam jak dziecko. Znaczy, no, wiesz co... Pamiętaj, że jesteś live. Jestem live, mam trochę niedosyt, wiesz. Ja to zawsze powtarzam chłopakom, że jak masz ponad 5 dych, jesteś łysy, to jesteś taki stary, zgryźliwy i tak dalej. I ciężko jest cię zadowolić. I nawet chłopaki do mnie mówią, ty, patrz tego, wygrał mecz i ma minę jakąś taką i cały czas płacze. Znaczy, no wiesz co, myślę, że możemy dużo lepiej wykorzystywać i te właśnie przewagi na low post, bo tam parę razy myślę, że źle zagraliśmy, a możemy dużo lepiej. No co, to wiadomo, że cieszę się z wygranej, no bo to jest ciężki teren i taki mecz o 4 punkty. Natomiast no ja cały czas myślę o tym, żeby poprawiać tą naszą grę i grać lepiej. I już właśnie teraz jestem w drodze do Szczecina na trening i już mam pomysł, co zrobić, żeby było lepiej i jak popracować, żeby było lepiej. A 17 szerokości od razu na dzień dobry. 17. Co to znaczy? Zielony zawsze kiedy robi tutaj ekipie. 17 od linii do linii w minutę i będzie od razu lepiej. Zapytaj się miłego. Powiedz chłopakom, że lepiej być siwym niż łysym podobno. Podobno tak. No dobra, wiesz to, ja mam siwe włosy, ale nie będę zdradzał gdzie. Pod pachą chyba. Tak, ja mam, też uważam, że te stare nasze metody
naszych trenerów, u których byliśmy. Szczególnie stawianie do pionu i takie pokazywanie chłopakom, że tylko ciężka praca. Te metody są dobre i się sprawdzają. Oczywiście nie ciągle, nie cały czas, ale jak zrobi się je raz na jakiś czas, to są idealne i pasują i bardzo szybko można chłopaków, że tak powiem, przywrócić do normalnej dyspozycji. Cieszę się i być może dzisiaj skorzystam z tej 17 szerokości. Słuchaj, bo tu Jackiem mamy pytanie o tego Mobleya. Tam było pytanie na konferencji, bo on trenował, a potem powiedział, że nie jest gotowy. To znaczy, że co? Że boli coś? Znaczy, wiesz co, ja wam powiem tak. On ma, znaczy jego to nie boli, ale nie ma tej ręki wyleczonej do końca, a trenuje tylko dlatego, bo potrzebuje ludzi w treningu też, w rotacji takiej 5-5, żeby też mały był naprzeciwko, powiedzmy, Mazurczaka, wiecie, rozgrywający, bo mam trochę problemów z tą rotacją, bo mam w sumie 11 zawodników. Chodzi mi o trening. On nie był gotowy do gry. To nie jest tak, że on trenował i powiedział, nie, trenerze, mam cię gdzieś i nie będę grał. Nie, on nie był gotowy do gry, natomiast ja go używam w treningu tyle, ile mogę, żeby mi pomógł. No bo wiecie, ja czasami też się dziwię, jak zespoły mają na przykład jednego rozgrywającego, a więcej nie mają. I ja się zastanawiam, jak oni trenują, żeby on na przykład w dwie piątki masz, nie? To ja rozumiem, żeby druga piątka też trenowała, ty też potrzebujesz rozgrywającego. I jak, wiesz, i goście się niektórzy nie rozdwoją i ja potrzebuję do dobrego treningu, takiego 5-5, potrzebuję gościa i go namawiałem i on trenował, ale on mi mówił, trenerze, ale ja nie czuję jeszcze dobrze tej piłki i w meczu na pewno trenerowi nie pomogę. W treningu staram się, bo w treningu można popełniać jakieś błędy, natomiast no mecz weryfikuje strasznie i jak popełnisz jeden, drugi, trzeci błąd, to wiesz, zespół na tym traci. Natomiast tu w treningu on mi pomaga, a gotowy jeszcze nie jest i cały czas mam nadzieję, że przyjadę teraz i on mi przyjdzie, powie, trenerze, 100% czuję rękę, zasuwam, jestem. A powiedz mam mi, nadzieję, że tak się stanie. A powiedz mi, bo tutaj Jacek tak słusznie zauważył, że Mazurczak jest kryty też często przez wysokich zawodników. Na treningu robisz takie sytuacje, gdzie Cuthbertson go kryje na przykład? Nie. Nie robię tak, ale jak jestem przygotowany na to, jak teraz go krył ten Silins, wiem, że oni też z Durisiczem potrafili wyjść, na przykład jak ze Śląskiem grali, to widziałem tam na Klasena Durisic. No ale to Klasen dwa razy minął, poszedł. Ale ten Silins jest troszkę lepszym obrońcą, natomiast też go tam objechał od nas ten Woodson. Nie, ja wtedy robię tak, że daję pick and rolla Żołnierewiczowi, daję pick and rolla właśnie Woodsonowi, albo wręcz Carpersonowi, że odstawiam, wyciągam tego gościa gdzieś tam na bok, Mazurczak go wyciąga i tyle. No, Mazurczak tam sobie pozwolił chyba raz czy dwa zagrać, ale taktyka była taka, żeby niech on sobie kryje tego Mazurczaka przez chwilę, ale my będziemy grali pick and rolla z kimś innym. Tak? I to się sprawdziło. Albo ten low post, który tam widzieliście. Bo takie, wiadomo, ja tych pick and rolli naszych się nie boję, bo zawsze właśnie wiem, że ten Andy zawsze weźmie tą piłkę i sobie zagra. Ale przełamuje to low postem. Jeszcze się nie nauczyliśmy. Ja nie umiem za dobrze wyczytać też off-ball screenów takich, żeby biegali. Nie mam też ludzi do tego, którzy dobrze biegają i dlatego gram tym low postem, żeby przełamywać sam ten pick and roll, nie? Żeby nie tylko ten pick and roll. Chociaż jak to mówią, że gra w piki daje wyniki, ale no trzeba czymś tam czasami przełamać. Tego nie znałem, ale widzę, że to liga low postu się robi, kolejka low postu, wszyscy tam wduszają. Playoffy się zbliżają. Wiesz, no próbujesz swoje przewagi szukać, nie? No dobra, słuchaj, gratulacje, wszystkiego dobrego, dziękujemy, to był wspaniały timing. Wszyscy, powodzenia. Perfekcyjny. Idealnie. Trzymaj się, miły. Na razie. Pozdrawiam, chłopaki. Na razie, trzymaj się. A widzisz. No i chyba miły, tutaj sedna, to jest najważniejsze. Pierwsza rzecz, jedzie, a już myśli, co ma zrobić, tak? Na treningu, gdzie tutaj jeszcze są jakieś braki, co poprawić, tak dalej. Czyli jak to mówił trener Urlep, read the game robi. Tak zwany. Trener Griszczuk mówił cheat and play. Tak, jest read the game. I to jest ważne, no bo to nie gramy. Tak jak się śmiejemy,
że Dąbrowa gra systemem jednym cały czas, całą ligę. Tu jest zupełnie inne podejście, inna filozofia, czy słuszna, okaże się gdzieś tam na końcu. I druga rzecz, co powiedział na końcu, no, że szuka przewag, tak? I na tym to koszykówka przewaga. Przewagę trzeba wykorzystać. Te przewagi co zrobić, są góry. Jak grasz ligę i nie masz przewag i trzeba grać całą ligę. Ja się trochę dziwiłem Ostrowowi. Jak to grać, kurde? Ja się dziwiłem trochę Ostrowowi, że taką formę obrony zastosował. Często grają switche, tak jak mówiliście, tam Jurisy gdzieś tam biegał i tak dalej, również kryjąc małego gracza, ale że typowy gracz na pozycji, nie wiem, być może chciał oszczędzić, bo czasami też się tak robi, żeby ekonomicznie gdzieś tam tego skele, gdzieś tam, żeby się nie zajechał, te 35 minut potencjalnie grał, a nie przy Mazurczaku biegając, pewnie 35 minut byłby mniej efektywny. Koszar zawsze krył dwójki, a żołnierze biegali za jedynkami przeciwnych drużyn. No ale trener Miłoszewski powiedział, że na to jakieś tam rozwiązanie miał, kto inny grał piki i tak dalej, więc tutaj... Dobrze, wróćmy do tego Chatmana i Walkera. Chatmana brakowało, moim zdaniem brakowało śmigła, to wszyscy widzieli, ktoś kto minie, coś zrobi z niczego, bo Beliauskas miał kontuzję, no i wydaje się, że dostanie on teraz szansę. No śmieją się tak gdzieś tam kibice, że ten Chatman specjalnie czaruje te kontuzje, żeby zostać w ekipie. To podobno w ogóle dobry chłopak, przed treningiem przychodzi, jest przygotowany, dużo rzuca, trenuje, dodatkowo oczywiście. No i co ty byś, kurczę, zrobił? No bo trener Urban mi powiedział, ja mówię, Andrzej, powiedz mi, dlaczego ten zawodnik grał. No, chcieli go po kontuzji odbudować, gdzieś tam mu zaufali, w hiszpańskiej lidze grał, no ale widać rzeczywiście no, taką bezradność. No i teraz musi podjąć decyzję, no bo też jest presja, czy Chatman, czy Walker. Czego potrzebuje Ostrów teraz? Znaczy, według mnie zdecydowanie gracza na obwodowego bardziej, zważywszy, że ten Chatman parę meczy wygrał. Nie był to... Czy może był, bo już nie pamiętam, startowy gracz, ale te swoje minuty miał i on efektywnie nie korzystał. Pytanie jest, co jest bardziej trenerowi potrzebne. Wydaje mi się, że na obecną chwilę zdecydowanie gracz obwodowy, zważywszy, że tych graczy wysokich tam jest. I nie wiem, być może jest coś, czego my nie widzimy. Może na treningach on się lepiej, nie wiem... Lepiej no, wygląda, słuchaj, lepiej... Przed kontuzją... No może potrzebuje też takiej pewności, nie tak mówisz, że na treningach może wszystko wyglądać, wiesz, super, a przychodzą mecze i jeszcze mu brakuje takiego, kompletnie wiesz... Kompletnie bezbarny był w tym. Ogromne oczekiwania były wobec niego, bo tak przed sezonem mówi, ale to będzie grać, jak to przed sezonem. Natomiast jak popatrzymy sobie na ostatnie jego mecze, mecz po meczu, to on... czekaj, to jest Chatman, tak? To jest Chatman. Popatrz, 17-15. 4. Grając w 15 minut, 15 źle. Punktów. No to... I masz chłopaka, który łapał rytm. No ale mówię, to są decyzje trenera. One nigdy nie są łatwe, bo coś czegoś szukasz. Chcesz w kontekście, myślisz gdzieś tam no, nawet... Ale pokaż tego tak, no, Walkera, ile on ma w ogóle wzrostu i tak dalej, bo ona taki wygląda trochę taki... Nie chcę powiedzieć gabarytu. Walker, ja... Nie ma Walkera. Jest. David. 1,97 m. I to taka trójko, czwórka, nie wiadomo co za pozycja, tak? Masz. Dwa mecze. Kwietniu. No. Nie. Święta i tak dalej. To... Święta? Może pierwszy raz był przy stole takim polskim, słuchaj. Może Mingo Zdygos pierwszy raz przeżył. Martello napisał, co tak rano? Boże, ja jeszcze mam 1,3 promila w wydychanym. Zobacz, jak się niektórzy bawią. A niektórzy to tam się zabawiła pani w komisji wyborczej, to czytałem, przyszła do pracy w 3,5 promila. Nie wiem, i liczyła głosy? Nie, ale w radiu słyszałem, rozśmieszyło mnie, bo powiedzieli, że koledzy z komisji, nie wiem, to w Płocku chyba było, koledzy z komisji mieli podejrzenia, że jest pod wpływem alkoholu, jak jej zbadali, to miała 3,5. To chyba są to tam chyba... zaprawieni tam. Albo piła już tydzień. No, jak oni mieli 1,5, to może nie wyczuli. Ale podejrzenia, 3,5 to jest dobry wynik. Polski cukier start, Lublin to następny mecz kontra Icons i Czarni Słupsk. Czarni Słupsk wygrywają jednym nazwiskiem, bym to skomentował, Dzięba Mateusz. Fantastyczny występ. Co byś o tym meczu powiedział? No myślę, że tutaj determinacja Czarnych, że po tym meczu wcześniejszym, którzy przegrali u siebie, z kim przegrali? Z Arką? Dobrze kojarzę? Nie z Arką. Z kimś przegrali chyba u siebie, ale nie będę tutaj... Trzeba byłoby sprawdzić. W każdym bądź razie ten wiedzieli, że ten mecz jeszcze daje im realną szansę walki o ósemkę, bo ten terminarz chyba mają miarę taki optymistyczny, można powiedzieć, do końca. Te 3 spotkania. Mhm. W ogóle trzeba powiedzieć, że tam mówię, wracając do tej tabelki, że tam jest ścisk. Generalnie tak zawsze było przyjęte, że 50% plus 1 daje ci tą nadkreską bycie. Czyli to będzie 17.
na to wyjdzie, na 17? Tabelę odpalę, poczekaj, oni mają teraz 13, 13 14, dawałoby ci 17 na pewno, 16-14 będą mieli. Maksymalnie, tak? Mogą mieć. 17 by było już, nie? A 50% spotkań to masz 15 plus 1, to masz tych 16 zwycięstw, więc te teoretycznie 16 zwycięstw, ale przy takim ścisku, jaki tutaj jest, nie wiadomo, czy te 16 da. Ale są dalej w grze, mają te mecze, fajny chyba kalendarz gdzieś tam do końca. Czarni mają, już mówię, wyjazd do Zielonej Góry i u siebie Dziki Jark. To jest do zrobienia jak najbardziej, trzy spotkania, zważywszy, że już Zielona Góra może grać o wakacje swoje i tak dalej. Mówię, trochę brakuje tego gracza na pozycji 1, takżeśmy, że ten Kafi podobny do tego... Ale Kafi dusi, no ale ten Tig jest fajny, chłop. Tig jest fajny, a ten, ale brakuje tego Sabeckisa, Tig jest fajny, ten Kos. No widać, że też Dziemba i Jankowski no, grają te minuty na pozycji numer 2. Mają i Dziemba przyjechał na swoje stare śmieci, pokazał, tak. No to tutaj charakter się pokazuje. I ja teraz puszczę wypowiedź. Zespół charakterny, wie, był zdeterminowany, chyba bardziej chciał grać i też myślę, że dobrze rozpracował trener Czesnawski zespół z Lublina, bo Lublin to też jest gracz, zespół bardziej ofensywy niż defensywy, można powiedzieć, tą ofensywę gdzieś tam powybijał trochę z głowy. No to ja puszczę Mateusza Dziembę. Pierwsza jego wypowiedź, co czuł, bo na takiej adrenalinie to jeszcze chyba nigdy nie grał. Cześć, witam wszystkich, z tej strony Dziembol. Nagrywam tą wiadomość dzień po meczu, ale czuję się jakbym co dopiero zszedł z boiska, także emocje jeszcze we mnie buzują, bo tak naprawdę dużo się działo we wczorajszym meczu. Bardzo, bardzo osobiste podejście, jeśli chodzi o to spotkanie. Tak naprawdę nie pamiętam połowy swoich akcji, z tych wszystkich emocji i z tego takiego turbo naładowania dopiero musiałem zobaczyć mecz, żeby sobie poukładać ten przebieg meczu, także no co, nikomu nie życzę takich przeżyć, myślę, że takiego drugiego meczu na takiej adrenalince to chyba się nie wydarzy i myślę, że fajnie się to wszystko zakończyło i co najważniejsze, układa się po mojej myśli, kroczek po kroczku odbijamy się od tego, co było i myślę, że zmierzam w dobrym kierunku. Pokazał jajca i chciałem was zapytać, ile mieliście takich meczów, że chciało się coś udowodnić? Tobie może być ciężko, no bo grałeś w jednym klubie. Ale mam takich faworytów, którym zawsze chciałem udowodnić. Ja mam takie dwa mecze w głowie, chciałem ciebie No ten rzut krzykały w orbicie, no na 100% chciałeś pokazać tutaj ekipie. No powiedz, ile masz w głowie teraz to, co zrobił Dziemba? Jedzie do byłego klubu, który go... Tu jest inny podtekst. On tam, nie wiem, czy dobrze, czy źle się z tym Lublinem po tylu latach jakoś tam sprawa w sądzie. Smród był. Coś tam gdzieś tam się smród ciągnął i tak dalej, więc myślę, że on bardziej zdeterminowany i tyle. Ja wiem, nie wiem, takich meczów nie było. Ja generalnie do każdych meczów podchodziłem tak samo i chyba to gdzieś tam było najważniejsze. No to chciałeś wygrywać to mecze i tyle. No. Rywalizacja i wygrywanie to jest coś, co cię ma napędzać. I czy ty grasz przeciwko ostatniej drużynie, czy pierwszej. Oczywiście ciężar gratunkowy grania tam o jakieś tam sukcesy był zupełnie inny i ta koncentracja może była inna, ale żeby coś udowadniać komuś, jednemu, drugiemu, czy jakieś takie... A ja z kolei miałem tak... Pierwszy mecz, który mam w głowie, to jest Zielona Góra, przyjechałem wtedy, Euroligę graliśmy, przyjechaliśmy do orbity. Jezus, ja byłem tak nagrzany na Wrocław, chciałem pokonać Śląsk, chciałem pokazać, taki mam charakter. Dlaczego nawet nie zadzwoniliście wtedy do mnie i nie chcecie mnie we Wrocławiu? Ale chociażby sami satysfakcji, że nawet nikt nie wyraził za i mówię, dobra, to ja wam dzisiaj pokażę. W tam 20 minut dało się naście oka zdobyć. Przez to dostawałem sygnał, ale jak ty tak cieszyłeś się przeciwko Śląskowi, że zdobywasz punkty, no taki mam charakter. I po prostu byłem po prostu naładowany, żeby pokazać w domu kibice stąd. Drugi taki mecz, kiedy przyszedłem z Włocławka do Polfarmy i podpisali Berisze wtedy na 2 lata w Wanwilu Włocławek. Wielka gwiazda, tam bla bla bla. Dardan oczywiście swoje umiejętności ma, natomiast przyjechaliśmy z trenerem Stratonowiczem, z Kiba był. I udało mi się wtedy 20 tam parę oka zapiąć. We Włocławku wygraliśmy mecz, bo też chciałem pokazać, że się pomyliście, że uważam, że jestem lepszy od Berisz. Uważam, że to jest taki, powinien być charakter sportowca. Dlatego się dziwię, że ty mówisz, że nie miałeś takich meczów, gdzie ale, chciałeś coś udowodnić. No dobra, ale obrócę ci pytanie. Pewnie chciałeś się pokazać i w jakichś spotkaniach ci nie wyszło pewnie.
też takie były i tak dalej. Pamiętasz te takie pozytywne rzeczy? Te... Wiesz co, ja wychodzę z założenia... Tak być, nie chcę teraz nie przypomnę. No, czasami jak tam... za bardzo chcesz, to odwrotny skutek. Dokładnie, dokładnie tak. Nie chciałem się pokazać, jasne. Dokładnie tak. Ja wiesz co, ja nigdy nie miałem w swojej chyba karierze jakichś tam animozji między drużynami. Nawet jak odchodziłem z jednej czy drugiej drużyny w różnych sytuacjach i tak dalej, to nie było tak... sympatyczny jesteś. Ja byłem miły, sympatyczny, ale byłem skurczywy. Gdzieś tam taki, gdzieś tam parkietowy. Ty nawet ja też nie miałem animozji, bo tutaj się nikt nie... Ja po prostu taki byłem chyba... Ale trener Jankowski tak mnie, kurde, tutaj tak cię na Mieszczańskiej mnie tu, kurde, wiesz, tak przeorał cię tak. Przeorał mi banie, że trzeba cisnąć, nie? No i właśnie o tym chodzi, trzeba cisnąć chyba w każdym spotkaniu i to jest gdzieś tam klucz. Jest dusza sportowca. Nie chodzi o to, tak jak mówił chłop, że on, kurde, nie pamięta, taki miał, wiesz, podjarany taki był, no to też nie możesz aż do takiej, wiesz... Ale, formy się doprowadzać, no wychodzisz... odbierać, nie? Oczywiście, że nie, to tylko że... Nie mówi, że to jest coś złego, kurde. Tylko wiesz, no wychodzisz na boisko, mówisz, dobra, proszę bardzo, zapraszam, kurde, masakrujesz, schodzisz, palisz fajeczkę i mówisz... Ale co jest najważniejsze, że w tym są emocje i to jest najważniejsze. Tak, nie, ja dzisiaj teraz jestem podkręcony. Bo to rywalizacja i emocje muszą gdzieś tam w sporcie być, bo to jest coś, co ci powiduje. Najgorsze jest, jak jesteś bezjajeczny, tak zwany. Jak jesteś bezjajeczny, to wtedy do sportu się lepiej nie zapisuj. No, słyszałem, będzie odcinek z psychologiem sportowym. I nie powiem, który trener. A, możecie tam być. I mówi tak, wiesz co z tym psychologiem sportowym jest teraz, bo współpracował. Teraz to bym na przykład, jakby był psycholog sportowy w drużynie, to bym tak zrobił, żeby zobaczyć, kto od razu leci korzysta, to tego nie będę wybierał. Na przykład nie będę go brał. Trudny temat w świecie, gdzie jest dużo depresji i mówimy o tym oficjalnie, bo to nie jest wstyd się do tego przyznać. Natomiast taki odcinek będzie i będę takie pytania też zadawał, gdzie jest moment, kiedy uzależniasz się bardziej od swojej ciężkiej pracy na treningu, a od tego, czy na przykład, nie mówię o psychologach, ale był czarodziej w polskiej lidze, gdzie kazał ręce przykładać w ten sposób. Trzeba trzymać to, kadzidła latały i niektóre osoby uzależniły się od tego bardziej niż od treningu. No był, no jak już... nie był. No przecież Stefan między kijami leżał i spał gdzieś tam. No prostował sobie życie w tym. No, ja musiałem ręce tak trzymać. Mądre. No nie, taki jakby ktoś był, mi powiedział, że mam spać między kijami, to bym mu tego kija wsadził. To słuchaj, siedzieliśmy w hotelu. To ja wiem, który czarodziej go tam przyprowadził, ale miał szczęście, że mnie tam już nie było. No ja raz z nim rozmawiałem, powiedziałem, 3 minuty trwała ta rozmowa. Byłeś w tym hotelu wtedy, coś mi się trzymali? Ja robię mudry tylko. Nie, trzymania to nie. No ja, Domino i Radek siedzimy w hotelu Wrocław przy meczem z Anwilem i tam się trzymamy za ręce. Za ręce. Cała drużyna. I tam kazali nam śpiewać. Takie różne rzeczy. Ja nie będę przeklinał. A Domino, tak, Domino. Zaczął się śmiać. Ja mówię, Domino, spokojnie, nie? A Radek mówi, kurwa, jak ja się wspaniale czuję, nie? A ja mówię, ja do też. Do tej pory mu zostało. Ja też się wspaniale czuję, nie? I na drugi dzień Radek tam chyba 1-8 z gry, ja ręka złamana. Ale wygraliśmy. Czyli za mało robisz. Trzeba było bardziej robić. Natomiast... Ale wiesz co, się śmiejemy, ale to jest sprawa indywidualna. Problem jest taki, o czym tutaj też Kamil właśnie mówi. To oczywiście jest indywidualna sprawa, ale to też widać w społeczeństwie dzisiejszym i wśród młodzieży. I to jest tam, że następuje uzależnienie, znaczy problem depresji i tak dalej, że potrzeba pomocy, to jest oczywiste, ale następuje takie uzależnienie od, załóżmy, psychologa, że kurde, że co się nie wydarzy, to ja muszę iść do psychologa. Ludzie nie starają się sami rozwiązać swoich problemów, tylko dobra, to ja pójdę do psychologa, on mi przepisze, kurwa, wezmę te tabletki. Wiesz, to jest uproszczenie, tylko że to też nie może tak być, że na wszystko to musi ci radzić mamy psycholog. Mamy psycholog u siebie gdzieś tam sobie na poziomie grup młodzieżowych tam do I drugiej co? Ligi. Korzystają? Wiesz co, u mnie, ja porozmawiałem z chłopakami, bo widziałem, że są problemy u dwóch chłopaków różnego rodzaju. One mogą być mniejsze i tak dalej, bardziej... Ty je zauważyłeś, czy psycholog? Związane z koszykówką, mówię, nie z jakimiś rzeczami. Wiadomo, że każdy jest inny, każdy inne rzeczy przeżywa. Chłopcy też są gdzieś tam z dala tutaj od swoich domów, od swojej rodziny i tak dalej. Takie spotkania gdzieś tam mają indywidualne sesje. Dostaję jakiś tam raport, wnioski z tych spotkań i tak dalej. Tu mówię, kwestia jest indywidualna. Jeśli uważają, że to im pomaga w jakiś tam sposób, chcą to kontynuować. To nie jest wstyd korzystać z czegoś takiego, ale ja na przykład... To już powiem tak jako na zachętę, już byłem w takiej, nie mogę powiedzieć, że byłem w dupie, natomiast byłem tak już zdenerwowany sytuacją, że kurde, w tym Ostrowie czy tam w Śląsku się zakopałem i potem w tym Ostrowie nie mogłem jakiegoś rytmu złapać.
I no wiesz, wracałem na chatę, 3 rzuty oddałem, 1 celny, albo 0 celny, albo 2 rzuty, 1 celny. I tak się, kurde, dlaczego tak jest? No i tam już sam z siebie mówię, dobra, może z Banią trzeba popracować. No i chwilę pracowaliśmy. No i na zasadzie takiej, będę o tym mówił oficjalnie w następnym odcinku, to wyobrażaj sobie, jak trafiasz do koszy. Ja tak sobie siedzę na chacie, wiesz, chwilę to porobiłem i mówię, Kamil, co ty robisz, nie? I zastanowiłem się tak, praca, trening i minuty przede wszystkim. No jak nie masz minut i zaufania od trenera, taki zawodnicy... psycholog ci pomoże. To jeżeli zawodnicy teraz tego słuchają, jeżeli macie trenera, który was nie chce, nie macie minut, to nikt nie pomoże. Tu trzeba minut. I jak nie masz, jak masz minuty i nie idzie, to rzeczywiście. Ale to jest najważniejsza rzecz. Praca, minuty, zaufanie trenera i powinno pójść. Ja mówię o koszykówce. Tak, no musisz mieć, wiesz, no, taką pewność siebie. No to, a ja się katowałem, słuchaj, przez 3 miesiące, bo miałem taką rolę, że 2 rzuty wpadły na 3 na przykład i cały tydzień czekasz na następny mecz. No to idzie się zaraz. Bierzesz piłkę i walisz 600 no, po treningu i tyle. I to no, ale, jest no, ale oddajesz 600 rzutów po to, żeby oddać 3, wiesz. I jeszcze czytasz. W tych czasach ludzie więcej czytają o sobie, nie? Jeszcze jak ja tam grałem, było tego mniej w internecie, ale czytasz, o, ten taki, ten siaki, no ale panie, no ja mam taką rolę. Ale tego nikt nie rozumie. Czasami się nakręcasz, czasami nie? Do jakichś takich prostych rozwiązań chyba trzeba dochodzić. Nie za bardzo się zagłębiać w pewne kwestie i może to jest no, też podobne. No, to ja, też jest kwestia indywidualna. I mam wrażenie, i tu mówię o koszykówce, bo tutaj psycholog będzie, nie tylko sportowy, że powinien być weteran w każdej drużynie na poziomie kraju. Trzyma szatni, który widzi, powie, kurwa, były zawodnik, widzi, stary, tak jak ty mówisz, wejść do szatni, może trzeba tego liścia czasem placka sprzedać, żeby się ktoś ogarnął, no, bo ci ktoś powie z boku, że to wygląda troszkę inaczej. Tak mi się wydaje, że to powinna być taka koncepcja, że weteran potrzebny byłby w szatni. Tak znaczy jest, gdzieś tam te kluby nawet w NBA są takie osoby, szczególnie w NBA mi się wydaje. No, nie wiem, wczoraj był mecz Realu Madryt na przykład z Barceloną, bardzo fajny mecz, tam masz tego Fernandeza na przykład, tak, który w tym Realu jest ileś tam lat i kończy karierę po tym sezonie, ma tam 38-39 teraz, niejedno przeżył, ma poważanie i takiego młodego, który gdzieś tam wchodzi, no to jest w stanie w jakiś tam sposób i utemperować, coś powiedzieć pozytywnego, nie, no wiesz, a czasami są, zrypać, kurde. Są rzeczy, których wiesz, jako młody zawodnik, czy jak zaczynasz, nie nauczysz się od trenera, no bo trener może ci, wiesz, nauczyć, jak się poruszać po boisku, jak, kurde, wiesz, jakie masz grać zagrywki, co masz robić, trenować indywidualnie możesz, bo możesz iść sobie rzucać i tak dalej, ale jak, wiesz, jak poradzić sobie z jakimiś tam sytuacjami boiskowymi, to się uczysz od starszych kolegów. No ja jak byłem młody, to się uczyłem od starszych, to każdy z nas tak, uczyłeś się, wiesz, patrzyłeś, co oni robią, czy czasami... Na żywym organizmie trzeba było, tak. Zapytać, mówisz, ty, no kurwa, co ja mam zrobić? I wiesz, i profesor mi mówił, ty. Ale trzeba przyznać, że młodzież, no mam chłopaka, który... Chłopaka syna, który ma 9 lat, jest w drugiej klasie, ma swoje problemy, bo tam koleżanka coś powiedziała, bo ktoś to zauważył. Słuchaj, to już jest inny temat. Ale to jest inne pokolenie, że... To już jest inna generacja, inne bodźce i tak dalej. Że korzystanie, wiesz, dużo depresji może być w tych czasach, bo widzę, że czasami mówi, kurde, tam się śmiali z kogoś tego, zaczynają to nagrywać. Teraz on nie, ale te 4., 5., 6., oni to nagrywają, wrzucają na jakiś czat. Nie jesteś w stanie tego skontrolować. I to ludzie mają, młodzi ludzie mają depresję. Bo nie dźwigają tego. Bo kiedyś tam bluzga dostałeś w pysk i tyle, poszedłeś dalej. A teraz to hula w necie, to nie znika, nie? No tak, no to są, wiesz, no inne czasy, kiedy się umawiałeś, wiesz, po lekcjach za szkołą i się wyjaśniało sprawy. A teraz, wiesz, no ktoś tam gdzieś wrzuci w internecie i nic z tym nie zrobisz, bo jesteś bezsilny, nie? Jak umiejętność funkcjonowania w grupie, tak? I teraz ich z tych sytuacji jest mniej. Oczywiście sport kształtuje te wszystkie rzeczy, ale ile osób się garnie do sportu teraz, ile kiedyś? Kiedyś to było co? Latanie za piłką i granie na instrumencie muzycznym. Takie były pokusy życiowe. Teraz tych pokus gitarzystą masz... miałem być w Metalice. No dlatego BCH to aktywacja nie tylko dorosłych, ale właśnie ich dzieci. No bo jak dziecko widzi, że tata w jakiejkolwiek formie jest, rusza się, to jest takie super i myślę, że to jest to pokolenie Jordana, gdzie te dzieciaki będzie zarażało. Ale, dobrze, wiesz, ale no. Też jeszcze tylko szybko powiem, że kiedyś było też inaczej, bo miałeś też swoją ekipę na podwórku, nie? Zobacz, no wychodziłeś na dwór tak. I tam zawsze ekipa była, a teraz puścisz dziecko na dwór i tam prawie nikogo nie ma, nie? I rodzice się boją, jak ja mam puścić dziecko do parku, jak zostanie tam, wiesz, coś mu się stanie. Dlaczego? Bo nikogo nie ma. No tak to szła ekipa, wiesz, było 10-15, kurde, wszyscy jeszcze rozwiązywało ileś tam problemów. No trochę challenge'uje cię teraz, bo wczoraj byłem na boisku, całe boisko było.
Ale by 3x3 grać, no to tam. No ale całe boisko, dzieci. Całe boisko dzieci. Było, ale pójść do parku, no ja chodzę po parku. W parku to... No wiesz, ekipy siedziały, wiesz, na trzepaku, albo szedłeś albo na ulicę dalej zrobić jakąś zadymę, nie? Ale zawsze była ekipa, nie? A tak to kurde... Jeszcze szybka wypowiedź Mateusza Dzięby a propos meczu. Jeśli chodzi o przebieg meczu, to myślę, że Lublin tutaj zaczął bardzo ofensywnie. Bardzo dobrze nastawieni zawodnicy z Lublina, a my troszeczkę... z tyłu o krok, więc tutaj kolejna minuta działała na naszą korzyść i tak naprawdę z kwarty na kwartę się rozkręcaliśmy, gdzieś tam zapanowaliśmy nad tym spotkaniem, przejęliśmy kontrolę i dowieźliśmy to do końca, także no tutaj nawet nie bałem się o indywidualny występ, bardziej tutaj troszczę się o dobro drużyny, bo każdy chce te resztę meczów wygrać i mieć szansę na te play-offy, więc tutaj dobro drużyny się liczy i fajnie, że ten kluczowy mecz wygraliśmy, bo gdyby nie to, to moglibyśmy już zapomnieć o walce o play-offy. No właśnie, mecz kluczowy, to już mówiliśmy. Coś jeszcze byś dodał do Słupska? No nie, myślę, że są w grze. To jest też taki zespół, który miał swoje problemy przez cały sezon, ale cały czas się gdzieś tam podnosi i to znamionuje charakter tego zespołu. Ma swoje jakieś tam mankamenty, tyle ile mogą gdzieś tam wygrywają. Oczywiście dużo meczów im uleciało, gdzie tej chemii w zespole nie było, jakieś tam reszady zostały dokonane. Myślę, że zrobienie play-offu to był już szczyt ich gdzieś tam możliwości. No Macio Tink tutaj idzie z góry, dobry, bardzo dobry zawodnik, kilka razy, naprawdę świetne. Dobry defense. No, a powiem ci, że... Tak a propos, systemu obronnego. Tam był, kurde, korytarz był cały czas pod basketem. Ale to też pokazuje Lubin, w jaki sposób funkcjonuje. Jak mówiliśmy o Dąbrowie, że to jest zespół ofensywny, ale ma swój system, to chyba najmniej systemu defensywnego w całej lidze, to ja widzę i w Łańcucie, i w Lublinie. O, to ciekawe, rozwiń tą. No, że to pokazałeś przed chwilą akcję. Ktoś zrobił kurę, zobacz, co się dzieje. Urne by ich zagryzł, tą całą czwórkę. Tak. Jakby nie skupiony na meczu, totalnie. No, strona mocna, strona słaba, no jedna rzecz. Podstawa. Tam decyduje. To taki krótki komentarz. Żebyś zawsze widział, gdzie jest piłka. Lublin był grał na zasadzie takie, jakoś to wygramy, moim zdaniem. Takie rzuty podejmowali liderzy, Durham czy Riley, takie strzały, że to jakoś to przepchnę, bo potrafię, bo tu rzeczywiście nie było i czarni zbierali w ataku. Tomczak, co powyciągał piłki ważne, no i gryci u nas. I to są kluczowe elementy, takie proste rzeczy, właśnie zamknięcie pola 3 sekund, zbiórka. To są rzeczy, które gdzieś tam definiują cię w obronie przede wszystkim. Dopiero o systemach to na końcu możemy rozmawiać i tak dalej. A czy to nie jest, Jacek, tak, że ktoś powie, że na przykład ty jesteś też tym pokoleniem, które mam w głowie teraz trenera Urlepa, nie? Że troszkę przesiągnięty jesteś tym, nie? Jakbyś to skomentował? Znaczy faktycznie gdzieś tam wychodzę z założenia, że od obrony się wszystko zaczyna. A tak, to możemy sobie gdzieś tam pewne rzeczy budować. To też jest kwestia indywidualna możliwości, talentu zawodników, wielu gdzieś tam sytuacji, wielu czynników, a obrony gdzieś tam można się nauczyć. To jest kwestia jeden na jeden obrony i później obrony zespołowej i takiej mozolnej pracy i tak dalej nad tym wszystkim. No co, Lublin ma u siebie spójnie wyjazd do Ostrowa, w domu Legię, może meczu nie wygrać, a może też wygrać, bo a ma może gdzieś tam wygrać 3, no bo ma potencjał tak... też na to, więc myślisz, że będzie w playoffach, bo tutaj algorytm wyszło, że będzie. Myślę, że będzie, bo tą przewagę na obecną chwilę, no chyba żeby się jakaś tutaj katastrofa, jakieś te zrządzenie losu z tymi meczami, ileś tam drużyn z takim samym bilansem na samym końcu i wtedy zacznie się ta głębsza matematyka, dokładnie, wtedy kto z kim, ile kto wygrał meczy przeciwko, jakieś małe tabelki i tak dalej. Wygrają ze spójnią, będą blisko. No cóż, tyle o Lublinie, coś jeszcze byś dodał, kapitanie? Nie. Znaczy ja bym dodał tylko tyle, że tam... Nie byłeś kapitanem, więc się nie odzywam. Byłem, w Ostrowie byłem. Nie, ale w Ostrowie to może być. Byłem w Ostrowie. W każdym bądź razie tam dużo rzeczy zależy od tych liderów i plus Bensona. Jakby się, nie daj Bóg, coś stało nawet jednemu takiemu małemu, większemu zawodnikowi, no to jest duży problem dla zespołu z Lublina, bo tam jednak ci roleplayerzy no nie dają tyle, ile powinni dawać. O'Reilly 4x13, Gabrić 4x14, gdzie jest Benson akurat, i 4x11, no
sporo tych strzałów przestrzelonych. No strzelają. No. Także tutaj jeszcze wolne na 66% i mają porażkę, czarni są w grze. Bardzo ciekawy się dzieje. Ostatni mecz w tej kolejki, który się odbył, to mecz w Łańcucie, mecz na Podkarpaciu. Arka wygrywa 77-74. Jestem, wiesz, ja ci wczoraj powiedziałem, że Arka ma całkiem niezły zestaw po dojściu Matczaka i po dojściu, w powrocie po kontuzji Kenicia. Więcej opcji się otworzyło, ale tak trochę powiedzieć, że nie czujesz tej ekipy. Tak. Znaczy, nie czuję z prostego względu, że tam chyba inny pomysł był na tą Arkę. Znaczy, rozumiem te wczorajsze spotkanie, bez dwóch zdań, bo to trzeba pewne rzeczy odgraniczyć. Wczoraj była zawężona rotacja i skupienie się na tych graczach bardzo doświadczonych i obcokrajowcach. Doszedł Matczak, tak jak powiedziałeś, Bogucki, Pluta i Chrycaniuk, oni gdzieś tam ciągnęli, jeśli chodzi o grę zestawu polskiego, plus obcokrajowcy. I faktycznie tam ta możliwość jest, ale ci młodzi gracze i ten projekt, który miał być taki, nazwijmy to młodzieżowy, troszkę no, się gdzieś tutaj rozmył. Rozumiem te wczorajsze spotkanie, bo one było on się już w takiej dawno rozmył. Kategorii takiej troszkę i ciężaru gatunkowego zdecydowanie większego, bo wygrywając praktycznie gdzieś tam spychają na łańcuch do trudnej, jak nie do bardzo trudnej sytuacji, a sami raczej sobie gdzieś tam. No bo nie możemy mówić o Boguckim, który gra bardzo dobry sezon, czy Plucie, który gra bardzo dobry sezon, chociaż Kamiński mówi, że ma jeszcze zapominam. Kamiński gra bardzo dobry sezon, ale to są zawodnicy, którzy już tam grali dłużej w tej lidze, a bardziej patrzyliśmy na Schumert, Wilczek, Marchewka, Gordon, który gdzieś tam... To się rozmyło na pewno. Ja będę chciał zapytać trenera Bychalskiego, dlaczego tak trochę się wydarzyło. Mogę zrozumieć, patrząc na niego na konferencjach, no to jest charakter, który chce wygrywać. I też nie lubisz to jest, przegrywać. To jest prosta odpowiedź, no bo wiesz, bo to też tak jest, przepraszam, że ci tak przerwałem. Nie, ale bardzo dobrze. Bo to wszyscy mówią, wiesz, że projekt Arka Gdynia, projekt. No występujesz w profesjonalnej lidze koszykówki, są jacyś tam sponsorzy, gdzieś tam to wszystko, są trenerzy, zawodnicy. I tak jak mówisz, no, trener chce wygrywać, tak? Jesteś rozliczany za to wygrywanie. No projekty to sobie możesz robić, nie wiem, w ligę niżej, czy gdzieś tam, wiesz, ogrywać tych młodych. I to taka... Wiesz, ty jesteś profesjonalnym klubem i wiesz, no kluby są, to jest sport, jesteś rozliczany z wyników, a nie z tego, ile kto tam grał minut, nie? I to takie troszkę było, wiesz, rozmycie tym, że to jest taki projekt. No nie jest projekt, no jesteś profesjonalnym klubem, grasz w zawodowej lidze. No ale tych młodych trzeba gdzieś tam wprowadzać, tak? To no znaczy, trzeba, oczywiście. Tu jest problematyczna kwestia, że tych młodych troszeczkę ilościowo się chyba za dużo zrobiło, żeby ich wszystkich naraz no wprowadzić. No tak, no nie możesz nagle wziąć wszystkich młodych i do drużyny, no. Bo skończysz, wiesz, oni gdzieś tam dostawali swoje szanse, no ale to wiesz, nie było no nie takie coś stanie kontans, dostać, nie? Dokładnie, przynajmniej. No Schumer gdzieś tam dostawał szansę, później troszeczkę mniej. Chłopiec z olbrzymimi gdzieś tam możliwościami. Fajny gdzieś tam gracz, który no, ma być przyszłością basketu polskiego i to jest gracz bezwzględnie. Wiesz, San Antonio też daje grać młodym i widzicie. No tak, no ale są cierpliwi i coś. Nie, no właśnie, dlatego mówię. No, ale śpietankę w przyszłych latach. Oczywiście, teraz. No to coś robisz po coś, tylko musisz mieć tych młodych, którzy dają ci, wiesz. No z drugiej jakoś, strony zobacz, no to jest, czekaj, bo to jest, kurczę, Schumert. No to do Pucharu Polski, no to gdzieś te minuty miał, widać. Ktoś później, zawsze tak jest, jak popatrzysz na statystyki w przekroju sezonu, no to trener Bychowski powie, że kurde, no chłopie, miałeś szansę. No miał szansę, ale... A tutaj trzeba było wygrywać już ewidentnie. Te ostatnie, tak, to już gdzieś tam jest gra, żeby przypilnować tego wyniku, ta jedna, dwie zwycięstwa, no tak, to robią gdzieś tam różnicę i ten mecz był za 4 punkty. Ja jestem ciekawy, co zrobi Andrzej Pluta. Mówi się, że tutaj może będzie. Jak ty ocenisz Andrzeja Plutę? No bo to jest zawodnik z potencjałem rzutowym niesamowitym, ale ma carte blanche. No ma carte blanche. Znaczy, jeśli chodzi o moje zdanie, jak miał się rozwijać, to wydaje mi się, że on zrobił zły ruch tutaj. Takie jest moje zdanie, bo tutaj nie ma koło siebie zbyt dużo graczy. Zupełnie inaczej funkcjonował, zobacz, w kadrze Polski. Gdzie wszedł fajnie w tą kadrę, miał graczy gdzieś tam jakościowych, swoją rolę miał i to jest coś, co bardziej chyba byłoby mu przydatne do rozwoju niż to, co ma teraz. Bo to, że on ma rzut i będzie rzucał, oddawał rzut, to my wiemy. On musi się rozwijać pod kątem grania na pozycji numer jeden, czy tam gdzieś tam funkcjonowania
odczytywania tych przewag, grania pick and rolla i tak dalej. To gdzieś tam taki szalony, czasami rzut, a czasami nie odda, no to on to ma i tego mu gdzieś tam nikt nie zabierze. Oczywiście jest kwestia tylko skuteczności i nic więcej, tak? Bo też pamiętamy, że też te mecze miał, ma duży konfident z siebie, ale miał na słabej skuteczności te spotkania, gdzie no, nie... Tak, ostatnie 4 mecze, jeśli się nie pomylę, to było 2 na 25 za 3. Mm-hmm. No, taki dopadł go. Gdzie teraz kryzys. Oczywiście ten zespół jest bardziej taki koszykarski, bym powiedział, gdzie doszli ci wszyscy obcokrajowcy, ale przy takim projekcie jak mił zamysł, że to jest gdzieś tam ogrywanie młodych, wprowadzania młodych i tak dalej, no to jego taka rola była bardziej chyba indywidualna, żeby połechtać jego ego, nie wiem, wskoczyć na taki poziom kilkunastu gdzieś tam punktów i tak dalej, ale czy to jest rozwój jego pozycji jako gracza i tak dalej, mam duże wątpliwości. Wydaje mi się, że lepiej byłoby zejść. To jaki powinien ruch podjąć? No, mówi oczywiście tutaj o Śląsku na początku. Ale teraz tak? O Śląsku, który grał w Eurocupie, jak Śląski tak. Będzie grał w Eurocupie? No to ja nie wiem, no co będzie, to będzie. Ja mówię w tym, co gdzieś tam miało być. Jeszcze miał do wyboru wtedy Śląsk, a Arkę. Tutaj wiem, że trener Widin postawił na Kolendę jednak. Chciał być w porządku wobec niego, który tutaj... No to tutaj... mówię, tutaj nie wiemy też ile było, ale wydaje mi się, że w tym kierunku gdzieś tam powinien podążać w przyszłym roku. Nie wiem, czy ma kontrakt. Bogucki to samo powinien iść już dalej, no bo gra bardzo dobry sezon, ma warunki i tak dalej, no ale powinien się sprawdzić w silnej drużynie. Pamiętajcie, że... też uczyć się, to Krzykacz mówi, grać z dobrymi zawodnikami w drużynie i walczyć o miejsce swoje, tak? Bo tutaj wiadomo, no jesteś, masz tu piłkę, Współpracy, możesz robić co chcesz. Musi być, nie? Też naciskany a tutaj tam na treningach. Musisz mieć taką rywalizację sportową i dokładnie walczyć tak. O miejsce. No pamiętajcie, że mówimy o graczu, który ma być reprezentantem Polski. To takim reprezentantem, który wejdzie w buty i będzie gdzieś tam kluczowym graczem w perspektywie, bo to jest cały czas młody chłopiec i tak dalej. Więc granie w przedostatniej drużynie w Lidze Polskiej, no to nie wiem, czy to jest słuszny kierunek. Oczywiście ja mu życzę jak najbardziej, ale jestem gdzieś tam, nie wiem, czy to jest, nie powiem, że to jest sezon stracony jak najbardziej, ale czy to gdzieś go bardzo mocno rozwinęło? Nie wiem. No ja jestem ciekawy, no bo ja czasami sobie sam myślę o tym mojej przygodzie z basketem. No to grałem w drużynach, raczej bym powiedział, dobrych, które walczyły o najwyższe cele i tam było to, wiesz, te powiedzmy około 20 minut, czasami więcej, czasami mniej, ale nie zawsze miałeś te rzuty. Trening był bardzo dobry, bo była rywalizacja. I co jest czasami lepsze, czy granie 10 sezonów w dobrych ekipach, gdzie wiesz, masz swoją rolę, tam nie wiem, rzucasz od 6 do 10 na 100 punktów, czy coś takiego, nie? No to może być najlepiej dla jego przypadku jednorazowy taki. Nie wiem. To też są takie sezony, gdzie idziesz na jakieś odbudowanie, czy jesteś po kontuzji. On cały czas jest na fali wznoszącej, tak? I to tak z drugiej strony, jak go Śląsk nie podpisał ze Śląskiem, no to szukał rozwiązań, nie? Pewnie. I tutaj się taka opcja pojawiła. Być może, wiem, że tam chodziły gdzieś tam kluby z Europy i tak dalej. Być może, no też tego nie wiemy i tak dalej. Statystycznie zrobił największy postęp, no bo porównując na przykład do Trefla Sopot, poczekaj. Gdzie jest Andrzej? Pieron młody. Młody Pieron. No to kurczę, w NBA to uwielbiałem. 7,8 punkta w Treflu Sopot. No a tutaj 16 ponad punktów na mecz. Czyli podwoił, nie? Podwoił, także no, ogromny postęp zrobił. I to jest moment, w którym na pewno on myśli o tym, żeby odejść. No tak, i teraz musi zrobić trzeba następny dalej. Krok oczywiście, żeby no, wiesz, walczyć i się rozwijać. I ciekawe gdzie. Natomiast Łańcut. No. Tutaj algorytm powiedział, że spadnie już miesiąc temu, no i wygląda na to, że nic się tutaj raczej nie zmieni. Walczą, aczkolwiek no jak ci lider nie trafia dwóch wolnych, istotnych w końcówce, cheese, to ciężko jest. I oni tak przegrali kilka końcówek. To taka drużyna, która szarpie indywidualnie. Polacy raczej tak turbo wzmocnienia nie dają jakiegoś, no bo mówimy o ekipie, która walczy o utrzymanie. 11 na 23 z linii rzutów wolnych miał Łańcut. Jacek, no co o tym Łańcucie, który wydawało się, że jest taką w zeszłym sezonie ekipą, łapie takie poukładanie, a tutaj no sporo problemów. No tak, dużo, nawet wczoraj się transmisja mówiono, że tam 6 czy 7 zawodników bodajże zostało wymienionych, więc tam trener Łukomski z różnych względów i pewnie jakieś tam kontuzje i jakieś tam sytuacje sportowe spowodowały, że coś trzeba było szukać i tak dalej. Nie miał tej pewności siebie, takiego trenowania z całym zespołem i tak dalej. Tu były gdzieś tam duże, duże problemy. No, zespół bardzo mocno poszatkowany. 5, może 6 gracz wchodzący. Później już daleko gdzieś tam problemy się tworzyły. No i to wystarczyło na tyle zwycięstw, ile mają. Jestem troszkę rozczarowany takim podejściem wczoraj meczu, bo to był mecz, który gdzieś tam mogli
inaczej zafunkcjonować. Zaczęli grać dopiero, jak mieli ten nóż na gardle, jak tam było już prawie 20 punktów dla Gdyni, zaczęli ich mocno gdzieś tam gonić. Ale myślę, zabrakło mi takiej determinacji od samego początku, takiej świadomości, że to jest mecz właśnie za te 4 punkty, że zwycięstwo przedłuża ich szanse i tak dalej. Nie wiem, z czym to było spowodowane. No, wyłączasz tutaj... Fizyczność też, no bo jak wchodzi, wiesz, tutaj jak schodzi Alford albo Pluta, wchodzi Matczak, który jest fizycznie jest... Na pewno, na A pewno. Tu masz Nowakowskiego, który wchodzi. Ta giera tak trochę no, siada siłą rzeczy. No tak, nie? No ale jak miałeś... No wiadomo, że ten Cheese grał po jakiejś tam kontuzji. Zupełnie inaczej on funkcjonował do tej kontuzji, inaczej jest... Teraz może nie wytrzymał trudów tego spotkania, plus ten rozgrywający, który z Bundesligi bodajże przyszedł. Gomez, który też no, brał to na siebie, tyle Irmuk, ale za mało, bo tylko 8 rzutów oddał w całym spotkaniu. Nie grali tak, jakby sobie, wiesz, zdawali sprawę z wagi tego meczu. Nie? No tak mi się wydaje. Dopiero tak jak mówisz, no, tam jak było, kurde, poza... 20, no to się kurde obudzili, nie? Obudzili od początku. Wyższe. No taka determinacja, wzięcie to za mordę, krótko mówiąc, z samego początku, że pokazujesz, chcesz zaznaczyć, grasz mecz taki, można powiedzieć... Bo tam w drugiej, trzeciej kwarcie, no to bo tam giera strasznie siada, oni zdobyli, tutaj nawet mamy, 8 punktów w drugiej kwarcie, 10 w trzeciej, no to nie da rady wygrać meczu. Grasz mecz o powiedzmy, pozostanie w ekstraklasie, no i... Tak to się skończyło. Arka też o utrzymanie, wiadomo, że komfortowa sytuacja, ale to ambitni zawodnicy, oni się chcą pokazać w każdym meczu, więc no oni tak, mają. Tak, ale to... kontrolowali to i taką wyższość i kultura gry po stronie Arki bezwzględnie i tam był zespół, można powiedzieć. Nawet jak ktoś gdzieś tam słabo zafunkcjonował, ale oddał to nie jak nie w ataku, to w jakiś tam sposób w obronie. A tu było takie rwane wszystko. A czy Kroczek dobry ruch zrobił, że tam poszedł? Znaczy nie wiem, no, ciężko mi powiedzieć. No. Dobry ruch zrobił, bo dostał minuty. Pewnie w innych klubach było mu zdecydowanie ciężko. Trzeba sobie odpowiedzieć, czy to wykorzystał w jakiś tam sposób. No zobaczymy. Arka Gdynia. Pewne utrzymanie w lidze po tym meczu. Mają spotkania, żeby nie skłamać. Ja gdzieś tutaj zapisałem, czy jeszcze Arka Gdynia. Nie zapisałem, bo już mają pewne utrzymanie, więc to nie ma większego znaczenia. Z kolei Łańcut, bo tak jak wspomniałem na początku, wyjazd do Dąbrowy Górniczej w domu Gliwice i potem wyjazd do Wrocławia. Będziemy mogli ich tutaj zobaczyć. Rok temu Łańcut wygrał ze Śląskiem w Orbicie. No, ale to było chyba na innym etapie też. Tak, no to ostatni mecz. Na innym etapie, no ale tam już trener Turek był chyba wtedy. Już będzie mecz. No właśnie, no i co? Śląsk-Wrocław, Legia Warszawa, wojskowy mecz. 9 wojskowy mecz, no właśnie. 9 kwietnia o 20 w hali stulecia. Przepięknej hali, naprawdę. Kapitanie, tam przechadzasz się blisko, masz też... No jest klimacik, co? No jest, wiadomo, bo ludzie przychodzą i tam zupełnie jest inny odbiór. No te mecze kapitalne, te obydwa ostatnie z Anwilem i z Ostrowem. Nie, że kibice, to jeszcze dogrywki. No także emocje były. Co się wydarzy w tym spotkaniu? To dla dwóch drużyn mecz o playoff. No naprawdę mecz o playoff. Śląsk musi to spotkanie wygrać. Potem ma, jak to spotkanie wygra, będzie bardzo blisko, bo ma Toruń u siebie, ma u siebie Łańcut. I ten mecz z Treflem może nie będzie taki kluczowy. Więc no ten mecz jest najistotniejszy mecz teraz dla playoff. Otwiera jeszcze chyba wyższą nawet pozycję niż 8 potencjalnie. Tak. A to jest bardzo istotne, bo oni gdzieś tam idą w górę, widać, że idą w górę w tych dwóch meczach, przynajmniej pokazali, że... A dlaczego poszli w górę? Co zauważyłeś? Jakie zmiany zauważyłeś w grze? Znaczy, zawsze zmiana trenera powoduje to, że coś się w zespole zaczyna rodzić na nowo. Taką zmianę, którą zauważyłem, która jest dla mnie diametralna, to w tych 45 minutach w jednym i drugim spotkaniu była, tak bym powiedział, podział na startowych i podział na graczy z ławki, nie chcę powiedzieć zadaniowych i tak dalej, ale to by się uwidoczniło. Zdecydowanie można powiedzieć, że pierwszym centrem jest, czy tam graczem podkoszowym jest Miletić, Parachuski wchodzi za niego, ta proporcja minut jest inna. Na pozycji numer 4 tak samo jest Nunes, Wojnałowicz. Nie grał Kuba Nizioł, więc ta gra, rotacja tych graczy małych była zawężona w tym drugim spotkaniu, tylko jeszcze Zębski wchodził z ławki. Zębol co gra sezon, to naprawdę jest. A już Wiśniewski gdzieś tam daje tylko odpocząć przysłowiowo Klasenowi i tak dalej. Myślę, że trener też z nimi gdzieś tam ma nowe otwarcie. Zawsze jak trener przychodzi, jest nowe otwarcie, otwierasz nowy zeszyt, każdy ma czystą kartę. Tego Graweta jest więcej. Co by o nim nie mówić, to jest taka jedna z niewielu osób, która coś, taki kreator, nie? Że jest w stanie kogoś minąć. Mi brakowało czasami, że on był niewidoczny.
No bo on lubi znikać czasami. A nie wiem, czy to było, czy on sam znikał, czy jego tak trochę pomijano przy tym wszystkim, nie? Że nie wiem, trener Winiński miał inną wizję, Widin miał inną wizję. Znaczy, nie, no Grabet też grał u trenera jednego, drugiego, wiem, trzeciego. Grał, ja tak myślę, jest... że to jest taki, ja myślę, że to jest profi taki zawodnika. On nie podejmuje też do końca dobrych nawet decyzji. Zobaczy nawet tą z Ostrowem, tą sytuację, gdzie była dogrywka. Mógł to zupełnie inaczej szybko, odpalić. Nie? Z mecz ze Słupskiem wziął to na siebie i wygrał. Tu nie patrzymy, czy ale był trener. Ale wcześniej ofens chyba zapalił. Ale złapił ofens, więc on czasami gdzieś taka ta gorąca czasami głowa go ponosi, troszeczkę go ponosi. Aczkolwiek no, ma bardzo duże możliwości, no, takie motoryczne, dynamiczne, w grze na jeden i tego nie możesz mu zabrać, bo to jest jego takie DNA i ten zespół to może spowodować i tak dalej. Trzeba do niego dotrzeć, żeby powiedzmy w takich meczach, sytuacjach newralgicznych troszeczkę ta gorąca głowa gdzieś tam była ostudzona, wydaje mi się. Kapitanie, o Śląsku Wrocław, bo o Legii będziemy mówić. Jak ty widzisz tę ekipę? Do ciebie mam pytanie też, bo dużo zmian trenerów. Trochę to jest irytujące, no ale wyjdzie na to, że klub się obronił i podjął słuszną decyzję. Miał swoje powody, my nie jesteśmy w środku, no ale tak. Trener Urlep zwolniony w zeszłym sezonie. Potem trener Turek, czyli trener Urlep, słyszałem, tak, już grał, starszy pan, stara koszykówka, zmieniamy. Potem trener Erdogan krzyczał z Euroligi, traktował zawodników z góry, nie szanował ich, zmieniony. Trener Widin, kontuzje były, za dobry kolega, za dobrze z zawodnikami, że jest zmieniony. Trener Winnicki, zmieniony, krzyczy za dużo. Co tu się dzieje? No to teraz kwestia jest taka, wiesz to... nie wiem, nie jestem tam, kto zmienia tych trenerów, bo jeżeli, wiesz, ja patrząc tak, wiesz, z punktu swojej kariery, czy ja lubiłem trenera Urlepa? Nie. Czy ja chciałem zmienić trenera Urlepa, żeby dał nam, kurde, wreszcie spokój? Oczywiście, że tak. Tak samo jak cała drużyna. Ja weźcie tego Urlepa, ale czy my robiliśmy coś, żeby jego zwolnić? Nie, no wychodziliśmy na boisko i wygrywaliśmy. No i potem, wiesz, to nie było nasze zadanie. Moim zadaniem jest, ja, czy było, czy zawodników jest, wiesz, dostajesz pieniądze, masz wychodzić na boisko i grać, a nie, kurde, wiesz, decydować, że ten trener mi się podoba, ten mi się nie podoba, ten no krzyczy, ten jest miły. No się zastanawiam, nie? No bo wiesz, dużo to... tych zmian, każdy jakiś tam, zaraz zabraknie tych trenerów, się śmiałem, no bo trener Rajkowicz, jak się zrobi te playoffy, no to zakładam, że będzie w tym... ten trener w przyszłym sezonie. Ty nie znasz klubu. I to jest takie, kurczę, zastanawiające, nie? Że cały czas coś nie tego. Widać zmianę pozytywną, są emocje, świeża energia. Co do tej ekipy byś jeszcze dodał? Co ty zauważyłeś po tej zmianie trenera? Rozmawiałeś z trenerem Winickim? Możesz powiedzieć, co ci powiedział? Rozmawiałem, byłem na kawce, ale nie będę mówił, co mi powiedział. Zagotowany był, czy rozżalony bardziej? Wiesz, no każdy po jakimś takim zwolnieniu, czy po stracie pracy, no trudno, żeby był, wiesz, szczęśliwy. Natomiast, no wiesz, no my się bardzo, bardzo długo znamy z trenerem Winnickim od kurde, nawet nie wiem ile to lat. On też przeszedł te wszystkie szczeble. I trafił, no może źle trafił, no bo też nawet pamiętam, że zanim jeszcze został, znaczy jak już został ogłoszony, że będzie trenerem, to już był hejtowany i wszyscy go niszczyli, że kurde, jeszcze nie zdążył żadnego meczu rozegrać, a już był, kurde, wiesz, besztany przez znawców koszykówki internetowych. No ale wiesz, no, tak trafił, tak to wyszło, wiesz, no nic nie poradzimy, wiesz, wypiliśmy kawkę, pogadaliśmy sobie i tyle. Ja też rozmawiałem, miałem wrażenie, że trochę mu było przykro, no bo... No, każdemu jest przykro. Ten wynik nie miał... Na plusie był. Ruszył tą drużynę, coś zaczęło, wiesz, funkcjonować. No, ale miał wreszcie, też taki, nie? Styl rzeczywiście tam w Stargardzie, szalał. I pytanie teraz, bo tak sobie patrzę na tych trenerów, to jest jeszcze to pokolenie, gdzie się wychował on bardzo na trenerze Urlepie, nie? A teraz masz Urban, Mantas, Frasunkiewicz. To są te już zupełnie troszkę inne podejście może do zawodników. Może to było gdzieś tam powodem tej zmiany. No ale no mówię, ja jestem tak, kurczę, zaskoczony, że cały czas coś komuś nie pasuje. Pytanie wiesz, komu, nie? Zawodnicy też chodzą i gadają, wiecie o tym, wiemy o tym. I to taka spirala się nakręca, że to jest niebezpieczne, żeby tak co chwilę, trzy mecze, cztery, ktoś coś nie pasuje i już zmiana. No jak to pracuje? To nikt nie będzie chciał być trenerem we Wrocławiu zaraz. Nie, no tak nie można to powiedzieć. Trzeba pamiętać, że tutaj zawsze są inne oczekiwania troszeczkę. Zdajemy sobie sprawę, Jacku. I tak dalej. Wydaje mi się, że też pokłosiem trochę ten Eurocup jest. Takie jest moje gdzieś tam przeświadczenie, że zupełnie ten zespół zaczął troszeczkę inaczej i szedł w górę.
jak się Eurocup skończył. No, porażki w pucharze, nawet jak to są porażki, to tak samo gdzieś tam tu się przekłada w głowach zawodników, grając tutaj w mecze ligowe. I to nie był zestaw na Eurocup, ta drużyna. No, gdzieś tam konfrontacja i zderzenie z innymi europejskimi drużynami w kontekście takich, tam nie było, można powiedzieć, blamażu, ale gdzieś tam w kluczowych momentach czegoś brakowało i tak dalej, chociaż fajne mecze rozgrywali, tak? I to nie można powiedzieć, że... Czego nie było? Że, no, blamażu, w sensie rozgrywania poszczególnych spotkań raczej nie było. No, ale gdzieś tam mocno, patrząc, się, mocno się postawili. Ja mówię nie w kontekście, tylko mówię w kontekście gdzieś tego. Teraz pytanie, czy to była kadra, jeśli chodzi o ilość zawodników, no żeby nie, to wszystko... Że nie, bo to właśnie mieć 10, no jak grasz i w pucharach, grasz na dwa fronty, no to musisz mieć zupełnie inaczej zbudowany zespół. Potem musisz mieć drużynę, i więcej ludzi do grania. Która w Dąbrowie ci 7-8 zawodnik potrafi ciągnąć mecz, a nie tylko cały czas ci liderzy. No to jest sztuka tak zbudować. Wiesz, gadamy o tym, bo kibicujemy, ja kibicuję. Jeszcze jak mój młody tam się wkręcił, to tym bardziej razy 10 klaskałem na tym meczu z Ostrowem. Strasznie, więc nam zależy, dlatego dyskutujemy sobie o tym wszystkim. Śląsk-Wrocław. No ciekawi jesteśmy tego spotkania jutrzejszego, bo to jest zakończenie tej kolejki i od tego meczu już wszystkie drużyny będą miały po 3 spotkania do końca, ale ten mecz faktycznie będzie otwierał dla jednych i dla drugich. Ale więcej chyba dla Śląska mimo wszystko niż dla Legii. Dla Śląska, no bo Legia, jeżeli ten mecz, my za chwilę o Legii porozmawiamy, Legia, która wygrała w Gliwicach w ostatniej, też ostatnich minutach, w ostatnich sekundach, poczekaj, kurde, bo nie mogę złapać. Co mi tu to? Lata. Co ty tu włączyłeś? Przeszedł. Legia Warszawa, terminarz i wyniki. Ostatnie spotkania gra. Oczywiście tutaj Wrocław, potem ma Szczecin na wyjeździe u siebie Anwil. To trudne. Meczu może też nie wygrać. W teorii może jutro nagrywam rozmowę z prezesem Legii, z właścicielem Legii, panem Jankowskim. Będzie ten odcinek poleci w sobotę. Będziemy właśnie mówić, co Legia może ugrać. Będzie to bardzo ciekawe, więc dla Legii, jeżeli dzisiaj nie wygra, to ma cholernie, boże, dzisiaj, jutro nie wygra. Chyba najtrudniejszy kalendarz z tych wszystkich zespołów. No wiesz, tutaj będzie jutro, ja myślę, że wygramy z Legią. W hali ludowej się ciężko gra, szczególnie takim drużynom, które na co dzień grają w mniejszej hali, nie? Tak jak Legia czy Ostrów. Wiesz, jak nagle wchodzisz z hali koło, tak, w Warszawie i nagle przyjeżdżasz do hali ludowej, no to jednak jest ten, mówię tak samo sportowo, nie? Ciężko złapać te strzały i myślę, że tutaj może być... Kibice gdzieś policzyli, że chyba Legia nie wygrała w tej hali stulecia od jakiegoś czasu. No tak jak mówię, no bo wiesz, to zawsze jest ten problem, wiesz, perspektywy rzucania, wiesz, z dystansu i tak dalej, to jest zupełnie inaczej na takiej hali, jaką jest hala ludowa. Jacek, stulecia, przepraszam. Trener Popiołek dużo radości i takiej swobody puścił po trenerze Kamińskim w tą ekipę. Tam oczywiście ten Loren Jackson wszedł i on też uruchomił tą całą bandę. Holman jest Durantem naszym takim polskiej ligi. Kolenda gra świetnie, no mają tych strzelców Kawelsa, Witala. To bardzo dobra ekipa. Śląsk, no to będzie to trzecia dogrywka w hali stulecia może być. No dobra ekipa i myślę tam jeszcze rola Marcela Ponitki jest zupełnie, Ponitka, zupełnie inna. Wyka Darek będzie tam z łuków strzelał, ale wiadomo, Wikson. Że Wikson będzie zadaniowcem, no, ale jest bykiem i tak dalej. Co, na pewno tutaj po tej zmianie trenera nastąpiło, nie chcę powiedzieć, że takie inne otwarcie. On troszeczkę parę rzeczy pozmienił, ale to są niuanse właśnie. Gdzieś coś tutaj lekko przesunął gracza z jednej, drugiej pozycji, widać, że dotarł do tych zawodników i tak dalej, to przyniosło efekty, aczkolwiek też zadyszkę teraz złapali, więc to nie jest tak, że to jest zespół nie do ogrania i tak dalej, na pewno jest groźny. Kluczem chyba ten Vital jest do zatrzymania, tak mi się wydaje, że to jest ten gracz, od którego najwięcej zależało i myślę, że taka sukcesywna gra naszego zespołu Śląska-Wrocław w strefę podkoszowo spowoduje, że będą mieli duże problemy w zespole. A ta fajnie Nunes współpracuje z Miletyczem, oni się tam szukają. Taka gierka jest na... Widać też, że uśmiechy na twarzach zagościły. Ci zawodnicy trochę potrzebowali takich Poklasenie widać. Ale takie radości się pojawiło z tego grania. Paru zawodników, tak. To... I przede wszystkim nawet w tym przegranym... A Niedzioł będzie grał, wiesz coś? Czy co tam mu się stało? Tak, to dobrze. Nie no, pytam się, bo coś tam miał z Łydką. Tak? To jest bardzo ciekawe, bo Jakub Niedzioł, tak jakby tutaj jeden z liderów tej drużyny, ma swoje problemy też, bo nie może gdzieś tam złapać rytmu ostatnimi czasy. Wiesz, wracasz po kontuzji, ważny mecz. To jest dopiero też presja na tobie, że
No wejdziesz i musisz dać czadu, bo znowu ktoś na ciebie ruszy. Tym bardziej, że jesteś wychowankiem, wiecie, że bycie wychowankiem nie jest łatwe. No tak, ale jak nie Jakub Nizioł, to kto inny? Gołąb ma dobry sezon. No tak, ale teraz... minuty pójdą, jakby Nizioł będzie grał, to ktoś będzie grał mniej. Kto na przykład grał dobrze z Ostrowem? No to lepiej takie mieć problemy trenera i drużyna, niż nie mieć. Co w głowie może być, co trener będzie... Zespół z Niziołem jest lepszy niż zespół bez Nizioła, czy tam mocniejszy. Czy to gwarantuje zwycięstwa? Nie, pewnie nie, ale lepiej gdzieś tam w perspektywie Kubę mieć i niech on będzie zdrowy i doda drużynie tyle, może, bo ma dużo gdzieś tam możliwości. No właśnie, pomóc. Te możliwości, bo ja bym widział go, że on po prostu jeszcze bardziej tę obręcz atakuje, bo tak te ostatnie mecze, no ma te możliwości, żeby depnąć, nawet faul wymusić w szybkim ataku, on piłkę, wiesz, oddaje, nie? Szuka tych swoich strzelec, a nie próbuje atakować. Tego mi troszeczkę brakuje. Może za dużo teraz gdzieś tam wymagam, bo jestem w jego głowie. Zawsze przypominam sezon mój, 15-16, że jako wychowanek dużo sobie na głowę wziął, emocje, kibice, wszystko wie, co się dzieje, że może trochę się zakopał przez jakiś moment, ale ma te możliwości, żeby się uruchomić. Pewnie tak. Wszyscy czekamy, sam jestem ciekaw. Widziałem, że w ostatnim spotkaniu nie grał, jakiś tam problem z piętą. W ogóle generalnie ten sezon to trochę takich mikrourazów, drobnych kontuzji, które nie powodowały, że on łapał taką formę i taką stabilizację. Troszkę niby wydawało się, że on idzie do góry, to później coś dokładnie, gdzieś jedna, druga jakaś tam rzecz, która go wybijała i tam na jakiś tydzień, dwa, trzy tygodnie gdzieś tam pauzować musiał. I tych kontuzji trochę się nazbierało. Na pewno jutro będą wszyscy nagrzani. Słuchajcie, 2 godziny, 8 minut wybiło. Dajcie łapę w górę dla nas, żeby budować algorytm. Maciej Zieliński był moim gościem. Dziękuję bardzo za zaproszenie. Jacek Krzykała, było bardzo fajnie. Ktoś tu nawet napisał, że super trio, nawet już za Radkiem Chyży mnie nie tęskni. Pozdrawiamy ekipę, pozdrawiamy Radka. Radek się realizuje w Kanal Plus przy NBA, tam robi show. Ostatnio tak. Odpala się tam, wszyscy czekają, żeby się odpali. Basket Office mi tam wszedł. Szalał? No coś tam, on często szaleje tam. Tak, tam staje, rozumiesz, tam mają swoje fajne, ale... Cierpliwi sobie powiem. Staje, prowadzący? Tak, staje. Prowadzący? Prowadzący, wydawca, nie wiem, kto tam jest za to odpowiedzialny. Ale ty nie byłeś taki cierpliwy. Ty się nie znasz, kurde, ty się nie znasz, my jesteśmy boomerami, nie, my swoje robimy. Kapitanie, gratulacje jeszcze raz. Tak, dziękuję. Jakiś kanapeczek nie było dzisiaj. No jak, rowerem jechałem, nie mam takiego plecaka, jeszcze się nie dorobiłem, wiesz, głodny.pl, następnym razem. To chyba w zasadzie wszystko, jeżeli chce ktoś przyjechać na obóz. Kto wie, bo ja to jeszcze jestem w czasie tutaj przemyśleń i dyskusji, czy Maciej Zieliński, czy może nawet Jacek Krzykała nie pojawi się właśnie. Jacek zaskoczony, jak do Jakuszyc będę jechał w wakacje. Tam w lewo odnosi. Jako goście specjalni może przyjadą na weekend. BCH Wiktor Grudziński. Bardzo sympatycznie. Treningi będą Harachow się odbywać w środę od 20 do 21.30. Otwarty trening dla wszystkich 17 kwietnia. To wszystko. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia. Dziękujemy. Feeling good ain't cheap.
just to feel okay. Why do I gotta play just to feel okay? Okay, okay, okay.